obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów, co jak sądzę jest już pierwszą dobrą wróżbą po przeniesieniu Rady Działalności Pożytku Publicznego do Urzędu Obsługującego Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to tak, że dzisiejsze posiedzenie ma bardziej charakter roboczy niż taki właśnie uroczysty, jakby to powiedzieć, transpozycyjny zmiany miejsca. Jest to spowodowane, jak się Państwo domyślacie, tym, że tempo prac, że tak się wyrażę, postlegislacyjnych, czyli po uchwaleniu i podpisaniu i wejściu w życie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności w Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 28 października, no, siłą rzeczy nie jest takie, żeby można było dysponować jeszcze po tej przerwie związanej ze Świętem Wszystkich Świętych na w tym momencie, że tak powiem, pełną obsadą również personalną. Dotyczy to w szczególności powołania Komitetu Pożytku Publicznego Rady Ministrów i powołania przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego Rady Ministrów. Dlatego też dzisiejsze posiedzenie ma program skromny, w tym sensie, że jest on pozbawiony tych wszystkich elementów, że tak powiem, uroczystych. I Państwo wszyscy ten program posiedzenia macie, w związku z czym no, nie będę go omawiał tak w tym sensie literalnym, żeby przedstawiać tu poszczególne punkty, ale po pierwsze chciałbym na wniosek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poprosić o wprowadzenie dodatkowego punktu porządku dziennego i to z samego początku, a mianowicie zmianę uchwały nr 32 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu Rady. Żeby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, ja też informuję tutaj, że strona pozarządowa Rady na dzisiejszym posiedzeniu, ale to nie jest w sprawie tego wniosku, tylko to jest w sprawie tła tego wszystkiego, podjęła takie postanowienie, że przedstawi Radzie Działalności Pożytku Publicznego jako strona pozarządowa propozycję zmiany w regulaminie i sposobie funkcjonowania Rady zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Rady. Jest w programie punkt po przerwie, który będzie referował Pan Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk, mianowicie organizacja pracy Rady w okresie bezpośrednio po wejściu w życie ustawy. I w tym punkcie byśmy może przedstawili, czy Państwo członkowie strony pozarządowej przedstawili wnioski z tych naszych rozważań, wstępne wnioski, ponieważ my powołaliśmy zespół redakcyjny, który najpierw w stronie pozarządowej, a potem oczywiście na posiedzeniu czy przed posiedzeniem całej Radzie przedstawi te wnioski. Ja od razu mówię, że to nie są jakieś może bardzo rewolucyjne wnioski, ale one dotyczą doprecyzowania funkcjonowania Rady, głównie w aspekcie po pierwsze transparentności, a po drugie w aspekcie lepszej komunikacji wewnętrznej. Ta komunikacja wewnętrzna ma kluczowe znaczenie dla jakości pracy takiego gremium, dlatego to są też ważne sprawy. To są raczej punkty dotyczące doprecyzowania poszczególnych punktów regulaminu niż jego zmian. To co do tła. Natomiast jeśli chodzi o tą proponowaną przeze mnie zmianę, to ona dotyczy zmiany regulaminu, czyli zmiany naszej uchwały nr 32 w sprawach, które są niecierpiące zwłoki. Są to kwestie dotyczące zmian sformułowania związanych z przejściem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz kwestie dotyczące sekretarza Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dobrze, czy w związku z tym mogę prosić o akceptację wprowadzenia przed punktem, przepraszam, ten porządek dzienny na chwilę, bo on biegł, nie pod ręką. Przed punktem informacji Ministerstwa Rozwoju w sprawie prac związanych i tak dalej, czy moglibyśmy wprowadzić punkt zmiany w regulaminie Rady, czy są jakieś sprzeciwy w tej sprawie? Nie widzę. Czy są do porządku dziennego Rady uwagi albo wnioski? Pan Witold Zakrzewski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, wnoszę o zmianę porządku posiedzenia Rady i wprowadzenie punktów w następującym porządku. Informacja w sprawie powołania Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego oraz informacja o sposobie powołania na funkcję Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Dwa punkty ze sobą związane, biorąc pod uwagę to, że Rada stała się ciałem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Warto by było, żeby na tym posiedzeniu było wiadomo, komu w rzeczywistości Rada w tej chwili doradza, biorąc pod uwagę to, że w żadnej informacji publicznej, jaka jest dostępna, nie ma informacji o powołaniu Komitetu do Spraw Pożytku i Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Dodatkowo wnoszę o wprowadzenie punktu dotyczącego skonsultowania przez Radę projektu ustawy o jawności życia publicznego. To jest ostatnia ustawa przekazana do konsultacji społecznych. Te konsultacje w dniu dzisiejszym się kończą, a Rada tak naprawdę nie otrzymała tej ustawy, która ma duży wpływ na działalność organizacji strażniczych, które mają szereg uwag do tej ustawy. Warto by było, żeby w tej sprawie Rada zabrała głos. Również wnoszę o wprowadzenie punktu informacja na temat sposobu działania zespołów problemowych Rady od dnia wejścia w życie ustawy o Narodowym Centrum do końca kadencji, dlatego że są jakieś zespoły, warto by było wiedzieć, jak one mają w tej chwili funkcjonować. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja bym chciał zapytać wnioskodawcę, czy, to jest pytanie, zanim zaczniemy dyskusję nad tymi wnioskami dotyczącymi porządku dziennego, czy punkt dotyczący powołania Komitetu Pożytku Publicznego oraz jego przewodniczącego, rozumiem, że jest to informacja ze strony rządu, byłaby to w tej sprawie, czy moglibyśmy ten punkt omówić łącznie z punktem organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego bezpośrednio po wyjściu w życiu ustawy i tak dalej. To jest ten punkt o godzinie 12:50 po przerwie, dlatego że wydaje mi się, że to się jedno z drugim łączy merytorycznie. Czy wnioskodawca by się zgodził na to, czy nie? Nie, Panie Przewodniczący. Powinniśmy, zanim zaczniemy obrady i rozmawiać na temat punktów, które są, wiedzieć, jaki jest obecnie stan dotyczący Komitetu Pożytku Publicznego i Przewodniczącego Komitetu. Dobrze, dziękuję bardzo. Wobec tego proponuję przegłosować tą propozycję pana Witolda Zakrzewskiego. Przypominam, że pan Witold Zakrzewski proponuje, żeby jako osobny punkt porządku dziennego dodać kwestię powołania Komitetu Pożytku Publicznego i Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego. Propozycja Przewodniczącego obrad była taka, żeby ten punkt umieścić razem z punktem, czy jako część punktu organizacja pracy Rady Działalności i Pożytku Publicznego w okresie bezpośrednio po wejściu w życie ustawy. Ja uzasadnię wobec tego, dlaczego taką propozycję złożyłem, bo w sytuacji, gdy wnioskodawca podtrzymuje swój wniosek, ja myślę, że myśmy powinni dostać wszystkie informacje od rządu, które dotyczą naszej pracy i naszego funkcjonowania i że ta informacja jest istotną częścią informacji o tym, jak właśnie organizacja naszej pracy ma przebiegać w okresie bezpośrednio po teraz, czyli po wejściu w życie tej ustawy. To tyle i jeżeli są w tej sprawie inne głosy, a widzę, że są, to proszę bardzo, Przemysław Jaśko. Znaczy ja bym może proponował, żeby te punkty rzeczywiście połączyć, natomiast może rzeczywiście zacząć po prostu od tego punktu, który ma być o 12:50 50 po przerwie, żeby zacząć od niego i połączyć od razu wniosek pana Witolda Zakrzewskiego, dołączyć do niego jako wniosek pana Witolda Zakrzewskiego. Jeżeli nie ma jakichś przeciwwskazań innych, że ktoś ma jeszcze dojść tutaj czy coś takiego. Nie, dlatego, że to się rozmyje. Te dwa punkty się rozmyją w momencie, kiedy to będzie wspólnie. Jak będzie wspólnie, to będzie... Ja mam tutaj po konsultacji mam taką propozycję, że jeżeli chodzi o ten punkt, to ja bym go proponował pozostawić tam, gdzie jest, ponieważ logika naszego posiedzenia, takie głosy słyszę z przedstawiciela Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest taka, że teraz mamy różnych gości na sali, którzy są związani z określonymi punktami na początku tego posiedzenia i nie chcemy, jak rozumiem, nadużywać czasu tych gości. I dlatego ta kolejność. Ja z mojej strony nie widzę za bardzo też jakiegoś wielkiego znaczenia w tym, kiedy ten punkt miałby być omawiany, ale żeby... Dzień dobry, Paweł, ale żeby przejść, żeby jakby to usprawnić teraz, to tak. Po pierwsze musimy zdecydować, czy chcemy mieć osobny punkt o Komitecie Pożytku Publicznego i Przewodniczącym Komitetu Pożytku Publicznego, czy razem z punktem Organizacja Pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego, ponieważ pan Zakrzewski zgłosił taki wniosek, że to ma być osobny punkt, to chciałem zapytać, kto jest za przyjęciem tego punktu porządku dziennego jako osobnego punktu, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć głosów za. 7, przepraszam. Kto jest przeciwny? Jedenaście głosów przeciwnych. Dziękuję. W związku z tym będziemy ten punkt rozpatrywać łącznie z Organizacją Pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego. Czy Państwo jesteście skłonni zgodzić z sugestią, żeby pozostawić ten punkt tam, gdzie jest, czyli o godzinie 12:50? Czy też chcecie Państwo przesunąć tam? Pan Witold Zakrzewski, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, po raz drugi zwrócę uwagę, że kwestia informacji na temat stanu działania Rady po wejściu w życie ustawy o Narodowym Centrum jest istotna dla samego działania Rady. Dlatego, że za chwilę może się okazać, że odbyliśmy spotkanie przy kawie i ciasteczkach, cytując klasyka, i tak naprawdę decyzje, jakie tutaj ewentualnie podejmiemy, nie będą miały żadnej mocy sprawczej. W związku z tym warto by było wiedzieć, jaki mamy stan prawny na dzień dzisiejszy i przedstawione to przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ponieważ ona odpowiada od dnia wejścia ustawy za pracę Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dziękuję. W związku z tym wnoszę, aby to był pierwszy punkt. Tutaj powinna panować atmosfera wzajemnej życzliwości. Jeżeli pan Witold uważa, że tę dręczącą go kwestię musimy teraz już rozpatrywać, to oczywiście dlaczego nie? Czyli to byłby punkt, ale może jeśli pozwolicie Państwo, to w tej kolejności. W takim razie ten punkt, później zmiana regulaminu, dobrze, i później pozostałe punkty. OK, teraz tak, mamy jeszcze inne wnioski pana Witolda Zakrzewskiego. Jest to kwestia... jeśli ja dobrze zrozumiałem, Witold, Twój głos, to proszę mnie skorygować, jeśli nie. Chodzi o to, żeby Rada Działalności Pożytku Publicznego zajęła się sprawą taką, dlaczego do Rady nie wpłynął wniosek rządu o opiniowanie projektu ustawy o jawności życia publicznego. Dobrze rozumiem ten wniosek, czy nie? Tak, oraz przyjęcia uchwały o tym, że będziemy go opiniować w jakimś tam stopniu, zwracając się do pana ministra Kamińskiego o umożliwienie Radzie wydania opinii. Dobrze, dziękuję bardzo. To jest ten wniosek. Czy ktoś z Państwa jest przeciwny wprowadzeniu tego wniosku? Bo jeśli nie będzie sprzeciwów, to nie będziemy tego głosować. Nie widzę, ale to proponuję, żebyśmy w tej części po przerwie wobec tego to robili, żeby już rzeczywiście nie zakłócać tu czasu pracy naszych gości. I Witold, ja przepraszam, bo to jest niedobrze, że ja mam sklerozę w tym wieku, ale przypomnij mi jeszcze ten kolejny Twój wniosek, przepraszam. To był wniosek, informacja na temat sposobu działania zespołów problemowych Rady, żebyśmy wiedzieli, w jakim stopniu te zespoły problemowe mają funkcjonować. Dobrze, to myśmy na posiedzeniu strony pozarządowej właśnie akurat się dyskutowali tą sprawę, że chcemy wnioskować o zmianę regulaminu w odpowiedni sposób. I moim zdaniem to powinniśmy wystąpić w tej sprawie z inicjatywą, a nie zapytywać rząd w tej kwestii. To jest moja opinia. Dlatego proponuję nie wprowadzać tego do porządku dziennego, ale pan Witold ma odmienne zdanie. Proszę Cię. To jest kwestia techniczna, informacji na temat pracy zespołów problemowych, dlatego że jest ileś rzeczy, które zespoły problemowe podjęły. One zawieszone zostały w związku z przejściem Rady do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Powinno się to w miarę szybko podjąć działania związane z tymi rzeczami, które zespoły się zajmują. No dobrze, ale my mamy taki punkt: informacja na temat aktualnych, a także planowanych prac stałych i doraźnych zespołów problemowych, przewodniczący zespołów. Czy zgodziłbyś się na to, żebyśmy mogli przy okazji tego punktu tą kwestię poruszyć? Dobrze. No, dziękuję serdecznie. To wobec tego, zgodnie z tym nowym porządkiem dziennym, jeszcze zapytam na wszelki wypadek, czy do tego nowego porządku dziennego są jakieś uwagi jeszcze i zastrzeżenia. Jeśli nie ma, dziękuję serdecznie. W związku z tym przystępujemy do rozpatrzenia punktu: organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego w okresie bezpośrednio po wejściu w życie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wraz z informacją o stanie, nie wiem jak to pan dyrektor ujmie, ale o stanie, aktualnym stanie spraw związanych z powoływaniem Komitetu Pożytku Publicznego i przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgodnie z nowym brzmieniem artykułu 31 ustęp 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu zgodnym z nowelizacją, która weszła w życie 28 października 2017 roku, Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem doradczym przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Artykuł 54 ustawy o Narodowym Instytucie Wolności przesądza, że Komitet do Spraw Pożytku Publicznego powstał z mocy prawa 28 października 2017 roku. Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, który składa się z przewodniczącego, którym jest minister, członek Rady Ministrów, powoływany na wniosek prezesa Rady Ministrów przez prezydenta Rzeczypospolitej, wiceprzewodniczący, którym jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członkami są ministrowie reprezentowani przez sekretarzy stanu, wskazanych przez ministrów, ale tylko reprezentowani przez sekretarzy stanu, oraz dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Ten stan prawny oznacza, że zarówno Komitet do Spraw Pożytku Publicznego jako organ administracji rządowej, jak też Urząd Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego istnieje z mocy prawa, natomiast na urzędzie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego jest w tej chwili wakat do czasu powołania Przewodniczącego przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Z tego powodu, czy ze względu na treść ustawy o Narodowym Instytucie Wolności oraz z treści zmian, które zostały wprowadzone do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie ma wątpliwości, że po pierwsze, że Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczym organu, który istnieje, i że Rada Działalności Pożytku Publicznego może także w tym okresie do czasu powołania przewodniczącego działać zgodnie z prawem. Myślę, że już wykraczając poza informacje czysto legislacyjne, czysto prawne, myślę, że ta czynność powołania przewodniczącego komitetu dokona się szybko. Będzie to pewnie perspektywa kilku dni, ale oczywiście nie chciałbym tutaj uprzedzać działań prezesa Rady Ministrów, który złoży w odpowiednim czasie wniosek do pana prezydenta o powołanie przewodniczącego. Zatem następne posiedzenie Rady, które pewnie będzie konsumować także te zmiany w regulaminie, zmiany w sposobie funkcjonowania Rady, być może także nowe określenie zadań do końca kadencji Rady, w związku z tym, że Rada stała się organem opiniodawczo-doradczym innego organu rządowego, powinno nastąpić na następnym posiedzeniu Rady i to stosunkowo szybko, pewnie jeszcze w tym roku. Jest pewien problem, który dotyczy uchwały nr 32 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu Rady. Regulamin Rady wymienia, czy wskazuje wprost, kto jest sekretarzem Rady organizującym pracę zarówno Rady jako całości, jak też zespołów problemowych Rady. Sekretarzem Rady zgodnie z regulaminem jest dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Regulamin także określa to, że pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego obsługują posiedzenia Rady, a także to, że określone informacje są przekazywane czy są umieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stąd też proponuję rozważyć, aby jeszcze dzisiaj być może dokonać zmiany w uchwale Rady Działalności Pożytku Publicznego nr 32 z 23 czerwca w sprawie regulaminu Rady. Zmiana ta dokonałaby się w paragrafie 10, punkcie 2 i 5 oraz w paragrafie 31 poprzez zastąpienie dyrektora oraz pracowników Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiednio wskazaniem dyrektora i pracowników Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W paragrafie 3 podpunkt 7, w paragrafie 13, 21 punkt 10 poprzez zastąpienie ministra do spraw zabezpieczenia społecznego organem, nowym organem przewodniczącym Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Zmiany dokonanej w paragrafie, proponuję dokonać zmiany w paragrafie 22 punkt 2 poprzez zastąpienie wskazania strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stroną internetową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w paragrafie 28 punkt 1 poprzez wskazanie, że urzędem obsługującym Radę jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Uzasadnienie tych zmian jest można powiedzieć oczywiste. Tutaj akt prawny wyższej rangi, jakim jest ustawa o Narodowym Instytucie Wolności wprowadzającym zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przesądziła, że urzędem obsługującym Radę Działalności Pożytku Publicznego jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zmiany, które są w tej chwili procedowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jednoznacznie wskazują, że to Departament Społeczeństwa Obywatelskiego będzie tą komórką organizacyjną Kancelarii, która będzie obsługiwała Radę Działalności Pożytku Publicznego zarówno w sensie merytorycznym, organizacyjnym, jak też kancelaryjno-biurowym. Departament Społeczeństwa Obywatelskiego wspólnie z Departamentem Prawnym będzie także obsługiwała Radę Działalności Pożytku Publicznego w sensie prawnym. A zatem zarówno wyższość uregulowań ustawowych, które obowiązują 28 października 2017 roku w stosunku do regulaminu Rady, jak też te ustalenia, które zostały poczynione w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stoją za tym, czy uzasadniają podjęcie zmian w regulaminie Rady po to, aby też dla czystości takiej legislacyjnej, czy dla czystości, dla jasności tego, w jaki sposób Rada powinna być obsługiwana w tej chwili, byłoby wskazane te zmiany wprowadzić. Jeśli chodzi o Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, to został już wskazany pracownik Departamentu, którym będzie pani Anna Wocyńska, która będzie obsługiwała będzie pracownikiem odpowiedzialnym, pracownikiem Wydziału Dialogu Obywatelskiego, który będzie odpowiedzialny za obsługę Rady Działalności Pożytku Publicznego, zarówno jej posiedzeń plenarnych, jak też prac zespołów roboczych. Jak tylko dokonają się czynności biurokratyczne związane z zatwierdzeniem regulaminu wewnętrznego Departamentu, będziemy mogli od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przejąć całą dokumentację Rady, sprawy bieżące i także całe archiwum Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest już w tej chwili adres internetowy. Ten adres internetowy zostanie Państwu przekazany zapewne w poniedziałek do bieżącej komunikacji z Rady, z Departamentem obsługującym posiedzenia Rady. To właściwie główne informacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Dyrektorze. Proponuję, żeby sprawy zmiany regulaminu, które zaraz zreferuję, bo one są proste i nie wymagają... proste. Żebyśmy to przenieśli na część po dyskusji i teraz chciałbym zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby w innych sprawach niż bieżąca zmiana regulaminu Rady zabrać głos, a związanych z wystąpieniem Pana Dyrektora Kaczmarczyka. Mam w tej chwili dwa zgłoszenia w kolejności. Pan Witold Zakrzewski i Ksiądz Stanisław Słowik. Na razie te dwa. Proszę Witold. I Pan Przemysław Jaśkiewicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, niestety nie mogę się nie odnieść do kwestii regulaminu. Po pierwsze, regulamin powstał na bazie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a nie na bazie ustawy. W związku z tym zmiana regulaminu może nastąpić tylko wtedy, kiedy zostanie zmienione rozporządzenie jako takie, ponieważ nie ma delegacji ustawowej do regulaminu Rady. Ta delegacja jest w przypadku rozporządzenia ministra. To jest kwestia czysto formalna. I teraz kwestia druga. Nadal nie mamy informacji, w jakim stopniu zostanie powołany Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, bo moim zdaniem na dzień dzisiejszy tego komitetu nie ma, mimo tego, że ustawa przewiduje taki komitet, ale to jest komitet, który działa w ramach Rady Ministrów. Rada Ministrów zgodnie ze swoim regulaminem i zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów powinna powołać komitet. Komitet do spraw pożytku publicznego jako takiego. Takiego dokumentu Rada Ministrów nie wydała. Nie wydała tak... I stąd się wiąże później powołanie przewodniczącego komitetu. Chciałbym się dowiedzieć, mam zatem jeszcze jedno pytanie. Na jakiej podstawie prawnej pan dyrektor twierdzi, że przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego ma być przedstawiony do zatwierdzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej? Z jakiego przepisu prawa obowiązującego w chwili obecnej ta delegacja jest wskazana do tego, żeby prezydent powoływał przewodniczącego komitetu, który jest działający w ramach Rady Ministrów. Dziękuję. Dziękuję. Może poproszę o kolejne głosy i byśmy to zbiorczo. Ksiądz Stanisław Słowik, proszę. Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, ja mam dość krótką i może prozaiczną sprawę, ale wydaje mi się, że dla części spośród członków Rady dość istotną, mianowicie w dotychczasowej działalności Rady było ustalenie i funkcjonowała zasada, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwracało członkom Rady koszty przejazdu. Pytanie, czy to będzie podtrzymane i jaki ewentualnie tryb obiegowy w tym zakresie jest przewidywany. Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Jaśkiewicz. Ja też sprawę krótką, też techniczną. To znaczy, ponieważ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przejmuje całą obsługę Rady, to znaczy, czy ta strona internetowa, która dotychczas była na stronie Ministerstwa Pracy, też przejdzie również z archiwów, to znaczy chodzi o cały dotychczasowy dorobek Rady, czy będzie w tej chwili dostępny na tej stronie internetowej nowej, tak. Natomiast jeszcze druga rzecz, znaczy to może akurat teraz było w związku z tym zamieszaniem, ale dobrze było, żeby takie rzeczy jak na przykład chociażby teraz proponowane poprawki do regulaminu, jakby miło jakby przychodziły troszkę wcześniej do takiego zastanowienia się, przyjrzenia, a nie, tak powiem, tutaj zostaliśmy troszkę zaskoczeni takimi w sumie drobnymi może, ale jednak rzeczami. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś głosy w tej sprawie? Dziękuję. Za tą ostatnią kwestię poruszoną przez pana Przemysła Wajaśkiewicza odpowiadam ja osobiście i biorę odpowiedzialność za to, ponieważ ja poprosiłem, to by bez mojego zwrócenia się do Kancelarii Premiera Rady Ministrów, zapewne Prezesa Rady Ministrów miało miejsce, ale ja też napisałem takiego maila, przyznaję się, że sprawa sekretarza Rady wymaga pilnego uregulowania, a brałem pod uwagę różne głosy w dyskusji mailowej, które się pojawiły ostatnio między członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego w tej sprawie, że to właśnie jest pilna sprawa i przepraszam za to, ale to jest moja odpowiedzialność, współodpowiedzialność w takim razie, ale wydaje mi się, że te zmiany polegające tylko na zastąpieniu tak jakby jednego dyrektora przez drugiego dyrektora oraz sformułowań, które po prostu oznaczają analogiczne sformułowania w poprzednim dokumencie, są na tyle mało skomplikowane, że nie wymagają jakiegoś dużego przygotowania. Ale mam prośbę taką, czy moglibyśmy przenieść głosowanie nad tymi zmianami regulaminu na okres po przerwie, a w międzyczasie po prostu wydrukować te propozycje zmian i rozdać członkom Rady, tak żeby w czasie tego posiedzenia i w czasie przerwy można się było z nimi zapoznać. Czy to by ewentualnie było jakiś kompromis? Mi bardziej chodziło o zasadę niż o tą konkretną sprawę, aczkolwiek nie wiem, to już jak kwestia, jak Rada, to nie jest tak bardzo potrzebne. Dziękuję. Pan Paweł Backiewicz się jeszcze zgłasza. Ad vocem, panie przewodniczący, proponuję do tego zespołu roboczego, który będzie przygotowywał te zmiany do regulaminu naszej Rady, ażeby także poprosić stronę rządową, tak? Gdyż będziemy teraz zapewne w najbliższym okresie przesyłali te propozycje zmian, uzupełnienia regulaminu, więc myślę, że to było takie całościowe uwzględnienie wszystkich stron, a także stronę samorządową, tak, jak najbardziej. A kwestia kolejna, czy lista obecności będzie dzisiaj, bo też niektórzy członkowie to proponuję, żeby puścić. Tyle ode mnie. Dziękuję. Tak, to ja dziękuję też za uwagę w sprawie listy obecności. Tak mi czegoś brakuje tutaj cały dzień, nie wiedziałem czego, a już widzę. Jeśli chodzi o ten postulat, to jeszcze przepraszam, tylko się odniosę bo to jest tak, myśmy ze strony pozarządowej chcieli przeprowadzić jakby zainicjować te zmiany w regulaminie ze strony pozarządowej. Ale myślę, że ta propozycja jest w tym sensie sensowna, gdyby sekretarz Rady lub jego przedstawiciel wziął udział, to będzie taki mały zespół redakcyjny w pracy tego zespołu, to mielibyśmy od razu lepszą możliwość jakby bardziej realistycznego może, czy innego punktu widzenia, z punktu widzenia administracji na zmiany w regulaminie. To wydaje mi się bardzo cenne, chyba nie wymaga jakiegoś osobnych decyzji. Dziękuję. Chciałem oddać głos panu dyrektorowi w sprawach zasadniczych. Również przepraszam za to niedopatrzenie, też to, że państwo nie otrzymali tej propozycji zmian w regulaminie. Jesteśmy w tej chwili w okresie przejściowym i wszystkie zmiany, takie bieżące zmiany procedowane są na bieżąco. Ale jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, nie ma uzasadnienia dla tezy wygłoszonej przez pana Witolda Zakrzewskiego, że Rada Ministrów powinna powołać Komitet do Spraw Pożytku Publicznego. Artykuł 54 ustawy o Narodowym Instytucie Wolności mówi wprost, że tworzy się Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, czyli komitet powstał z mocy prawa. Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności zmieniająca ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przesądza także, kto z urzędu jest członkiem Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Nie będzie żadnego aktu Rady Ministrów powołującego, osobnego aktu Rady Ministrów powołującego Komitet do Spraw Pożytku Publicznego. Jeśli chodzi o przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, artykuł 147 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej mówi o tym, że w skład Rady Ministrów mogą być powoływani ponadto przewodniczący określonych w ustawach komitetu. To się tyczy Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, ponieważ komitet ten został powołany mocą ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, a dokładnie mówiąc w tej części, w której zmieniana jest ustawa o działalności pożytku publicznego. A zatem zgodnie z artykułem 149 do przewodniczącego komitetu mają również zastosowanie przepisy dotyczące ministrów, także w tym sensie, w jakim dokonuje się powoływanie ministrów, a więc powoływanie drogą nominacji, czy powołanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Zwroty kosztów. Oczywiście tak. I tutaj Departament Społeczeństwa Obywatelskiego będzie te sprawy procedował i także wskazany przeze mnie pracownik Departamentu będzie na bieżąco kontaktował się z członkami Rady w tym zakresie. Oczywiście tak, dotychczasowy dorobek, cały dorobek Rady Działalności Pożytku Publicznego tej i poprzednich kadencji będzie uwidoczniony na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i także na projektowanej, planowanej przez nas stronie przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Dziękuję uprzejmie za to wyjaśnienie. Jeszcze w tej sprawie proszę, Witold. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym bardzo prosił, żeby Pan Dyrektor nie wprowadzał w błąd członków Rady, ponieważ ustawa o Narodowym Centrum jasno i precyzyjnie mówi, że przewodniczącym Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego jest osoba w randze ministra, członka Rady Ministrów. W związku z tym, jeżeli wypowiedź ta, którą Pan Dyrektor przed chwilą przedstawił, jest prawdziwa, należałoby rozumieć, że osobną osobą będzie powołany odrębny minister do spraw pożytku publicznego. W związku z tym chciałbym uzyskać informację, czy będzie powołany odrębny minister do spraw pożytku publicznego w Radzie Ministrów Rzeczypospolitej. Dziękuję. Dziękuję. Pan dyrektor przekazał przewodniczącemu obrad, że nic nie ma do dodania. W związku z tym nie będę mu udzielał głosu. Pytanie pana Witolda Zakrzewskiego jest w tej sytuacji, że tak się wyrażę, zawieszone w próżni, no w przestrzeni. Natomiast wydaje mi się, ja już wspominałem o tym na posiedzeniu części pozarządowej Rady i zgodziliśmy się co do tego, że tak mi się wydawało, że jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś wątpliwości w sprawie, nie wiem, legalności działań rządu albo prezydenta, albo naszych tutaj i tak dalej, to jest do tego właściwa droga prawna, ale niewątpliwie nie jest to z mojego punktu widzenia to miejscem przeznaczonym na te dywagacje, nie jest Rada Działalności Pożytku Publicznego, ponieważ ona jest organem doradczym i ja nawet zaryzykowałbym tezę, że my jako członkowie Rady nie jesteśmy odpowiedzialni za legalny status naszego funkcjonowania, tylko od tego są organy państwowe, którym doradzamy, a nie my. Tak mi się wydaje. I z tego punktu widzenia apelowałbym, żeby wszystkie tego rodzaju kwestie czy dalsze dyskusje już jakby w trybie, nie wiem jak to nazwać, no indywidualnym, żeby sobie każdy po prostu szedł na ścieżkę wyjaśniania tych spraw, bo ja nie widzę dalszej możliwości prowadzenia dyskusji tutaj na Radzie na ten temat. Pan Wojciech Kaczmarczyk, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, z mojej lewej strony na ścianie wysoko wisi zegar. Ja myślę, że zadawanie pytań o sens obowiązującego prawa może toczyć się bez końca. To powoduje, że mamy zdecydowane opóźnienie w naszych obradach, a przed nami jest dosyć sporo pracy, więc mam taki wniosek formalny do pana przewodniczącego, żeby tę część dyskusji w tym momencie zakończyć na temat prawa polskiego i przystąpić do realizacji naszych tutaj dzisiejszych zobowiązań. Jeżeli nie ma większych sprzeciwów, to prosiłbym o przystąpienie do tego porządku obrad. Dziękuję, tym bardziej, że nie widzę też, żeby ktoś tą dyskusję, rozumiem, że chciał dalej prowadzić tutaj, to tym bardziej ten wniosek jest nie tylko formalnie, ale też merytorycznie uzasadniony. Świetnie, dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze przypomnę, że po przerwie, to może być nawet, panie dyrektorze, po prostu kopię tej notatki. Myśmy jeszcze uchwalali zmianę regulaminu w tych najpotrzebniejszych sprawach i w międzyczasie zostanie państwu ten dokument z tymi zmianami rozdany, powielony i rozdany. Dziękuję bardzo. Informacja Ministerstwa Rozwoju w sprawie prac związanych z programowaniem kolejnej perspektywy finansowej mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Ministerstwo Rozwoju. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Przedstawię Państwu krótką informację na temat, tak jak Państwo poprosili, nowej perspektywy tzw. mechanizmów finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jak już z pewnością Państwo wiedzą, niedawno zakończyły się formalne negocjacje ze stroną tzw. państw darczyńców, czyli Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w sprawie budżetu na lata 2014-2020. Co oznacza, że zaczynamy teraz formalną procedurę zatwierdzania umowy międzyrządowej, czyli między rządem polskim a rządami państw darczyńców w sprawie wykorzystania funduszy w ramach mechanizmów finansowych. Mechanizmy finansowe, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach, to jest już trzecia edycja, będą składały się z kilkunastu tak zwanych programów, w ramach których będą realizowane działania w różnych obszarach. I te obszary to jest m.in. innowacyjność, rozwój lokalny, nauka, środowisko, kultura, zdrowie i sprawiedliwość. I jednym z takich obszarów, który będzie również wsparty ze środków mechanizmów finansowych, jest również tak zwany obszar społeczeństwa obywatelskiego. To jest też temat czy obszar, który był wspierany również w poprzednich perspektywach finansowych i w ramach tego obszaru będzie realizowany Fundusz na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego. Zgodnie z porozumieniem, które w trakcie negocjacji zostało zawarte między stroną polską a stroną państw darczyńców, w tej perspektywie finansowej, w trzeciej perspektywie, Fundusz na Rzecz Organizacji Pozarządowych będzie składał się z dwóch części. Z tak zwanej części ogólnopolskiej oraz z części regionalnej. Oznacza to, że fundusze norweskie w tym zakresie będą wdrażane przez również dwie instytucje. W tej nomenklaturze funduszy mechanizmów finansowych nazywamy to operator, te instytucje nazywamy operatorem funduszu. Formalnie operatorzy obu funduszy będą wybierani przez, znowu używając nomenklatury mechanizmów finansowych, będą wybierane przez operatora programu, którym w tym wypadku będzie Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Czyli instytucja, która jest odpowiedzialna za zarządzanie mechanizmami finansowymi we wszystkich państwach, które korzystają z tej pomocy. Biuro Mechanizmów Finansowych będzie odpowiedzialne za ogłoszenie otwartego naboru, konkursu, którego celem będzie wyłonienie obu, czy operatorów dla obu funduszy. Jeszcze jedna ważna rzecz. Zgodnie z, czy na podstawie negocjacji budżet dla programów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego będzie wynosił łącznie 53 miliony euro. I ta kwota będzie podzielona podobnie jak cały program na dwie części, to znaczy w części krajowej operator krajowy będzie ogólnopolski, będzie odpowiedzialny za realizację budżetu w wysokości 30 milionów, natomiast w części regionalnej znajdzie się 23 miliony euro. Ta trzecia edycja funduszy EOG i norweskich jest na lata 2014-2021, natomiast formalne wdrażanie będzie możliwe do końca 2000 czy do 2014 roku, do kwietnia, w związku z tak zwaną zasadą N+3, w związku z tym mimo jakby tytułu 2014-2021 okres na wdrażanie jest trochę dłuższy. Jeszcze z takich ważnych rzeczy i te, które mogą Państwa interesować, tak jak powiedziałem, Biuro Mechanizmów Finansowych będzie odpowiedzialne za ogłoszenie konkursów na operatorów funduszy krajowego i regionalnego i konkursy będą mogły być ogłoszone po podpisaniu tzw. memorandów of understanding, czyli umów międzyrządowych, które określają warunki wdrażania programów norweskiego i EOG. W tej chwili planujemy podpisanie tych umów na 20 grudnia tego roku. Będzie to możliwe, jeśli wcześniej memoranda zostaną zatwierdzone przez Radę Ministrów, także teraz trwa taka już bardziej urzędnicza praca, której celem jest zatwierdzenie przez Radę Ministrów obu dokumentów. Podpisanie memorandów otwiera drogę do ogłoszenia konkursu, co myślę, jeżeli 20 grudnia uda się podpisać memoranda, myślę, że w styczniu czy najpóźniej w lutym pierwszy konkurs na operatora krajowego Biuro Mechanizmów Finansowych powinno ogłosić. Po zakończeniu tego konkursu na operatora krajowego ogłoszony zostanie kolejny konkurs, tym razem na operatora regionalnego. Dla obu konkursów wypracowane zostały identyczne zasady selekcji czy wyboru operatorów. Będą one wyglądały w ten sposób, że decyzję w sprawie wyboru ma podejmować wspólna polsko-norweska komisja czy komitet wyboru. W sytuacji komitet ma działać na zasadzie konsensusu, natomiast jeżeli takiego porozumienia w komitecie nie będzie dotyczącego wyboru operatora, wówczas planowane jest przedłużenie terminu na składanie ofert o 4 tygodnie. Oznacza to, że w tym okresie nowe organizacje czy nowe konsorcja organizacji będą mogły zgłaszać jeszcze swoje oferty, albo te, które wcześniej złożyły, będą mogły te oferty modyfikować. Po 4 tygodniach zbiera się po raz kolejny komitet i rozpoczyna dyskusję na temat ofert, które były po tym 4-tygodniowym okresie złożone albo zmodyfikowane. I też celem komitetu jest podjęcie decyzji wspólnie przez stronę polską i przez reprezentantów państw darczyńców. Jeżeli to po tym drugim podejściu będzie niemożliwe, wówczas ostateczny głos w sprawie wyboru operatora programu będzie miała strona darczyńców. Wybór operatora programów oznacza tyle, że konsorcjum organizacji, które zwycięży, będzie zobowiązane do przygotowania już formalnego programu, na podstawie którego będą przygotowywane konkursy i przypuszczam, że cała procedura wyboru, przygotowywania programu, zatwierdzania programu, ogłaszania naborów zajmie kilka do kilkunastu miesięcy. W związku z tym najwcześniej pewnie pod koniec przyszłego roku albo na początku 2019 roku będą ogłaszane pierwsze nabory wniosków już bezpośrednio dla organizacji pozarządowych. Także w skrócie przedstawiłem Państwu najważniejsze etapy czy najważniejsze części procedury wyboru oraz najważniejsze informacje, które w tej chwili zostały uzgodnione w zakresie funduszy i tej części funduszy EOG i norweskich w zakresie społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Otwieram dyskusję, jeśli są jakieś głosy po tej informacji, jakieś pytania. Ksiądz Stanisław Słowik, proszę, i Pan Wojciech Jakub. Ja mam krótkie pytanie, bo albo nie zrozumiałem, albo gdzieś to umknęło. Mianowicie z tego, co zrozumiałem, to po wyłonieniu operatora krajowego z jego udziałem nastąpi konstruowanie programu jednego czy drugiego, krajowego czy regionalnego. Czy dobrze zrozumiałem, czy też program będzie przygotowany przez stronę rządową i operator będzie miał tylko go realizować? Dziękuję. Pan Wojciech, może zbierzemy ich. Jeśli pan, jak Pan sobie życzy, Panie Dyrektorze? Kilka... Proszę bardzo, proszę bardzo. To tak szybko odpowiadając na to pytanie. Za przygotowanie zawartości programu i to, jaki będzie zakres wsparcia, będzie odpowiadał operator programu, czyli to konsorcjum organizacji, które zostanie wyłonione w konkursie. I według mnie to przygotowywanie będzie miało przynajmniej dwa etapy. Z jednej strony będzie to oferta, którą złoży konsorcjum w konkursie. Tak, to znaczy tam będzie najprawdopodobniej jednym z elementów będzie zarys, czy propozycja, czy opis pomysłu, w jaki sposób program ma wyglądać. A drugi etap to jest już po wyborze tego jednego konsorcjum zwycięskiego, które będzie pełniło funkcję operatora funduszu, wtedy ten program jest doszczegóławiany. Także jakby główną odpowiedzialność za przygotowanie programu będzie ponosił operator funduszy, przy czym będzie to robił tak jak wszystkie pozostałe programy w ramach mechanizmów finansowych. Będzie to robione we współpracy z Biurem Mechanizmów Finansowych. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Jachimowicz. Mam takie pytanie. Otóż ma operować tymi środkami konsorcjum. Czy to konsorcjum to będą jednostki samorządu terytorialnego, czy to będą stowarzyszenia, fundacje? Jaka jest wizja tego przedsięwzięcia? Bo muszę powiedzieć, dlaczego o to pytam, bo że tak powiem, mam pewne wątpliwości co do jednostek samorządu terytorialnego. Byłoby zbyt duże nagromadzenie środków właśnie w tym sektorze, a nie w sektorze, powiedzmy, fundacji, stowarzyszeń, organizacji. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję. Zgodnie z formalnymi kryteriami, które są ustanowione przez darczyńców we wszystkich państwach beneficjentach korzystających z mechanizmów finansowych, w skład konsorcjów mogą wchodzić tylko i wyłącznie organizacje pozarządowe. Wykluczone są wszelkie podmioty publiczne, zarówno jednostki samorządu terytorialnego, publiczne, rządowe, czy też prywatne przedsiębiorstwa, na przykład tylko organizacje pozarządowe. Bardzo dziękuję, Panie Dyrektorze. Dziękuję. Pan Witold Zakrzewski, proszę. Panie Przewodniczący, ja chciałbym się zapytać o los uchwały nr 43 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 sierpnia 2016 roku, wiążącą się m.in. z mechanizmem finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Chodziło o prace związane z programowaniem kolejnej perspektywy finansowej przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego. Chciałbym się dowiedzieć o losy tej uchwały. Jeszcze, Panie Witoldzie, przepraszam, co myśmy tam uchwalili? Przepraszam, ale ja tych uchwał... Rada Działalności Pożytku Publicznego rekomenduje włączenie do prac prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju panów Piotra Frączaka oraz pana Witolda Zakrzeskiego do pracy w ramach związanych z programowaniem kolejnej perspektywy finansowej. Chodziło o m.in. fundusze norweskie. Dziękuję. Korzystam z okazji, że jest obecna na sali przedstawicielka ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który w tym okresie czasu zajmowało się nami. Czy Angelika, możesz jesteś w stanie, że tak powiem, archiwalnie odpowiedzieć na to pytanie, co się stało wtedy z tą naszą uchwałą? Mogę odpowiedzieć, co się dzieje zazwyczaj z uchwałami, ze wszystkimi uchwałami. Są przekazywane do właściwych organów i myślę, że w tym konkretnym przypadku zdarzyło się podobnie. Została ona przekazana do Ministerstwa Rozwoju. Nie jestem w stanie tego teraz potwierdzić, bo to, jak pan Witold Zakrzewski był łaskaw przypomnieć, jest uchwała z 2016 roku, ale to jest oczywiście do sprawdzenia, do weryfikacji i możemy to sprawdzić. Dobrze, bardzo dziękuję. Ze swojej strony bym proponował, żeby rzeczywiście to sprawdzić, po pierwsze. Po drugie, żeby Ministerstwo Rozwoju, jeśli jest w ogóle taka możliwość, żeby zechciało ewentualnie skorzystać z ekspertyzy Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jeżeli jest, podkreślam, jeżeli jest teraz taka możliwość jeszcze w jakimś punkcie, żebyśmy się tam mogli włączyć do tych prac. Nie wiem, czy pan dyrektor od razu coś może w tej sprawie powiedzieć. Dziękuję. Jeżeli mogę się tak na gorąco odnieść, to przedstawię tylko krótko, jak wygląda procedura prowadzenia takich negocjacji. Formalnie w ramach rządu za prowadzenie polityki rozwoju odpowiedzialny jest minister do spraw rozwoju regionalnego i negocjacje są prowadzone na podstawie mandatu przyjętego przez Radę Ministrów i też tak się działo, to znaczy też minister rozwoju regionalnego wyznacza zespół negocjacyjny. To wchodzi w skład tego zespołu i to są urzędnicy Ministerstwa Rozwoju. W tej chwili nie były prowadzone, negocjacje dotyczyły pełnego zakresu mechanizmów finansowych, czyli wszystkich obszarów tematycznych, nie tylko społeczeństwa obywatelskiego. W każdym razie negocjacje formalnie są prowadzone przez rządy. Z jednej strony rząd polski, z drugiej rządy państw darczyńców. Natomiast organizacje pozarządowe, czy przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, czy organizacji pozarządowych byli włączeni na wcześniejszym etapie w proces konsultacji, negocjacji, czy ustalania ostatecznego kształtu i zakresu tak zwanego Blue Booka. To jest zbiór obszarów tematycznych, tematów, które będą częścią przyszłych programów w ramach mechanizmów finansowych. I tutaj takie konsultacje i zaangażowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych było dosyć istotne i duże po stronie polskiej, dlatego że te konsultacje odbywały się co prawda już chyba 2 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, ale jeżeli chodzi o Polskę, to chyba byliśmy tutaj krajem, gdzie przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli dosyć istotny udział w prowadzeniu tych konsultacji. Natomiast i tak tutaj akurat decyzja jest po stronie, czy była po stronie państw darczyńców. Dziękuję bardzo. Witold, proszę bardzo. Przepraszam bardzo, ale ja nie o to pytałem. Ministerstwo Rozwoju skierowało do Rady prośbę o to, żeby skierowała osoby. Rada podjęła taką decyzję, po czym z Ministerstwa Rozwoju do dnia dzisiejszego żadnej informacji na ten temat Rada nie otrzymała. W związku z tym, tak jakby ta uchwała zawisła w powietrzu. Ja chciałbym się dowiedzieć, z jakich przyczyn to nastąpiło i kto za to tak naprawdę odpowiada. Bo jeżeli Rada skierowała osoby do czegoś, o co poprosiło Ministerstwo Rozwoju, to warto by było, żeby zwrotnie informacja była, bo podjęliśmy jakąś uchwałę. Dziękuję. Dziękuję. To proponuję, żeby wobec tego Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spróbowało w drodze roboczych kontaktów ustalić, co się wydarzyło, dlaczego, czy na przykład na tym etapie była przewidziana możliwość takiego instytucjonalnego zaangażowania Rady Działalności Pożytku Publicznego w te prace, a później, mówię na przykład, a później już tak nie było w związku ze zmianami dotyczącymi procesu negocjacji, czy były jakieś inne powody, ale jeszcze raz, dla mnie kluczowa kwestia jest taka, czy my możemy w jakiś sposób uczestniczyć w pracach innych jeszcze, które mogą być teraz może prowadzone i bym proponował, żeby jedną i druga kwestia została, oczywiście spróbować Państwo wyjaśnić i przekazać informacje sekretarzowi Rady Działalności Pożytku Publicznego, który będzie powołany i który nam przekaże tą informację, ewentualnie z rekomendacją, czy coś w tej sprawie trzeba dalej zrobić. Dobrze, bardzo dziękuję, bo nie wydaje mi się, żebyśmy w tej chwili, przepraszam Witold za to, tym bardziej, że Ty i Piotr Frączak jesteście w dodatku jeszcze osobiście w tą sprawę zaangażowani, podjęliście się tej roli i zupełnie słusznie jest ta kwestia podniesiona. Też przepraszam za to, że nie śledziłem do końca tej sprawy w taki sposób, żeby na odpowiednim etapie interweniować, ale zwykle tak jest, że tego rodzaju sprawy, jeśli ministerstwo jakieś się o coś zwraca, to później idą swoim tokiem, więc nie wiedziałem, że ta sprawa jest w takim zawieszeniu. Przepraszam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Dyrektorze. W związku z tym przejdźmy do punktu porządku dziennego uzupełnienie składu komitetów monitorujących programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Jest Pani Anna Mickiewicz, reprezentuje ministerstwo. Dzień dobry Pani Dyrektor. Bardzo proszę, Pani ma głos w tej sprawie. Witam Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Minister Rozwoju zwrócił się pisemnie do Rady Działalności Pożytku Publicznego o uzupełnienie składu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o przedstawicieli organizacji pozarządowych w trzech obszarach. W obszarze edukacji, równości szans płci i zdrowia. Skąd ten wniosek? Pierwotnie przedstawiciele w komitecie monitorującym program oczywiście byli wyłonieni przez Radę, natomiast komitet zauważył, że w tych trzech obszarach organizacje wyłonione przez Radę Działalności Pożytku Publicznego nie korzystają ze swojego uprawnienia, nie uczestniczą w pracach komitetu, nie informują, dlaczego nie uczestniczą i de facto są to obszary, w których nie mamy reprezentanta organizacji pozarządowych w komitecie. Także stąd nasza prośba. Myśmy oczywiście ze swojej strony też podjęli działania troszkę dyscyplinujące wyłonionych członków. Minister wystosował pisma do reprezentantów z pytaniem, dlaczego nie uczestniczą, czy chcą uczestniczyć, jak to będzie wyglądać. I większość osób przysłała nam rezygnację, a te osoby, które nie przesłały nam swojej rezygnacji, w ogóle nie odniosły się do przekazanych pism. Także chcąc zapewnić pełną reprezentatywność w komitecie i obecność aktywną organizacji pozarządowych we wszystkich obszarach, które finansuje program. W tym momencie mówimy o obszarze edukacji, równości szans płci i w obszarze zdrowia. Stąd wniosek ministra o to, żeby Rada wyłoniła nowych przedstawicieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. No, oczywiście powinniśmy wziąć za siebie część odpowiedzialności za to, że ci przedstawiciele tak się zachowują, czy zachowywają jakkolwiek tylko część, dlatego że jak Pani wie, myśmy wtedy zdecydowali, że będzie to jakby rodzaj powszechnych wyborów do tych komitetów i to są osoby wyłonione w tych wyborach, które się zgodziły kandydować i było na głosowanie i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście to też trochę, ale to już pozostawiam bez komentarza. Jeśli ktoś się decyduje na udział w takich wyborach i kandyduje, to powinien wyciągnąć poważne konsekwencje z tego również na przyszłość, a tak się najwidoczniej nie stało. No to przykro mi bardzo, musimy nad tym ubolewać. Jeśli chodzi o obecną sytuację, to tutaj jest podstawowa droga, jaką zawsze stosowaliśmy, to było wskazanie kandydatów, którzy uzyskali kolejną ilość głosów w tym głosowaniu. I czy to jest sprawa, ja bym proponował iść tą drogą, czy ktoś z członków Rady ma inne sugestie w tej sprawie. To znaczy proponowałbym, abyśmy sprawdzili, kto w tych kolejnych wyborach, która para była, zajęła kolejne miejsce. Następnie trzeba oczywiście zapytać te osoby, czy się zgadzają na powołanie do komitetu monitorującego. Jeśli się zgadzają, to je trzeba powołać, a jak nie, to szukać kolejnej pary na liście. Tak bym to zrobił. Czy są w tej sprawie inne głosy? A inne propozycje? Nie ma. Dobrze, to wobec tego zróbmy tak. To jest niestety zadanie domowe dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to znaczy trzeba te rzeczy posprawdzać, nawiązać kontakt z tymi osobami i wtedy powinniśmy jako Rada otrzymać od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informacje w tej sprawie, jak to wygląda. A jednak jest głos w tej sprawie odmienny. Proszę bardzo, Piotr. Nie odmienny głos, bo wydaje mi się, że to rozwiązanie warto zacząć od tego rozwiązania. Ja chciałem tylko dwie rzeczy powiedzieć, którymi Rada powinna się chyba zająć. To znaczy, po pierwsze, myśmy podjęli jakiś czas temu próbę monitorowania tego, jak działają nasi przedstawiciele w ciałach, do których delegowaliśmy osoby w różnej formie. No, powstał z tego raport, który niestety nie pojawił się chyba nawet na stronie ministerstwa, mimo że zapowiadaliśmy, że imiennie napiszemy, kto odpowiedział, zapowiadaliśmy w ankiecie. Więc wydaje mi się, że dobrze byłoby w jakiejś krótkiej perspektywie wrócić do tego, żeby przejrzeć system wydelegowanych przedstawicieli przez Radę i zastanowić się, jak to działa. I druga rzecz, która padła już na spotkaniu Zespołu do Spraw Dialogu Obywatelskiego, to znaczy, że Rada powinna jednak trochę aktywniej zdyscyplinować osoby, które deleguje, czyli być może, i to jest pytanie być może do Zespołu do Spraw Dialogu Obywatelskiego, że po zgodzie tych osób, które by się zgodziły kandydować, należałoby się z nimi spotkać, poinformować o tym, jak wygląda praca w komitecie monitorującym i być może wziąć od nich formę deklaracji, że zechcą w takiej formie uczestniczyć w pracach komitetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tu nic dodać, nic ująć w tej sprawie. Pan Wojciech Jachimowicz. Doda pan lub umie coś, zobacz. Tak, nasuwa mi się taka myśl, że to jest bardzo poważna sprawa, jeżeli ktoś deklaruje się do pracy w tak poważnym zespole, no to powinniśmy od niego przynajmniej uzyskać sensowną deklarację, że wykona to w sposób należyty, bo jak pani mówiła, że zwrócono się do szeregu osób, z których część przysłała informację, że rezygnuje, no to w takim momencie się rezygnuje, to trzeba rezygnować, jak się rzeczywiście taką decyzję wewnętrzną podejmie, że się rezygnuje, albo są jakieś okoliczności. To jedna kwestia, druga kwestia, to rozwiązanie pana przewodniczącego jak najbardziej. Niemniej jednak to proponowałbym jednak połączyć z tą deklaracją, żebyśmy mieli osoby odpowiedzialne. No, zdarzy się komuś, że się tam nie pojawi z rozmaitych względów, ale to nie może być zasadą. Nie może być zasadą. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Małgosia Sinicewicz. Pani chciała w tym punkcie. Przepraszam, tu bardzo. To ja może skorzystam z tego, że tutaj Państwa stanowisko wydaje się rozumieć też nasz problem i jego wagę, dlatego że organizacje wybrane w obszarze edukacji w ogóle nie zareagowały na pytanie, dlaczego nie uczestniczą w komitecie, nie przedstawiły informacji, że rezygnują, żadnych wyjaśnień, nic, więc w kwestii monitorowania, no to być może, że Rada będzie chciała się, jeśli chodzi o ten obszar, pochylić, bo dla mnie osobiście to jest jeszcze trudniejsza sytuacja niż sytuacja, w której ktoś, no widząc, że nie jest w stanie podołać obowiązkom, rezygnuje. Oczywiście w tym obszarze przewodniczący komitetu w związku z ciągłą nieobecnością przedstawicieli i brakiem wyjaśnień sam podjął decyzję, że wykreśla te organizacje z członkostwa komitetu. No tym niemniej chyba rzeczywiście warto byłoby się przed powołaniem nowych członków przyjrzeć, czy faktycznie te organizacje są gotowe aktywnie uczestniczyć w komitecie, bo jest to bardzo aktywny komitet, który zarządza bardzo dużym budżetem środków No i chyba warto by było, żeby tutaj jednak ta reprezentacja była pełna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Sinica, przewodnicząca Zespołu do Spraw Dialogu Obywatelskiego, później pan Paweł Backi. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, z tego co ja wiem, to Komitet POR pracuje bardzo intensywnie, najbardziej intensywnie z wszystkich komitetów, jakie ja znam. I te spotkania zwoływane są dość, prawie że z dnia na dzień, tak jak ja obserwuję, w porównaniu ze systemem pracy innych, tak? Jeżeli chodzi o czas wyprzedzenia. To powoduje, że de facto w ten komitet, rzetelnie pracując, mogą zaangażować się tylko te osoby, których albo praca jest na tyle dyspozycyjna, albo na co dzień są zaangażowane zawodowo na poziomie organizacji pozarządowej, którą reprezentują, a nie są w niej wolontariuszami, jeżeli mają się naprawdę dobrze sprawdzić, być na większości spotkań itd., itd. Dlatego w przypadku tego komitetu mam taką wielką prośbę, jak będziemy obdzwaniać te osoby i pytać, czy one chcą brać udział i pracować w tym komitecie, czy nic się nie zmieniło, bo to było chyba z 2 lata temu, kiedy były wybrane, to żeby również podać im mniej więcej, ile jest tych spotkań statystycznie rocznie i podać im mniej więcej, w jakim trybie są zawiadamiane o tych spotkaniach, z jakim wyprzedzeniem, tak aby one mogły rzetelnie na początku powiedzieć, tak, jestem w stanie, bo potem może się okazać, że praca zawodowa, jeśli ktoś na przykład nie pracuje w organizacji, po prostu na to nie pozwoli, a pracodawca z całym szacunkiem nie musi uwzględniać naszej aktywności społecznej. Dziękuję. Okej, dziękuję bardzo. Pan Paweł Backiel, proszę. Będąc członkiem Komitetu Monitorującego POR, jak najbardziej potwierdzam, iż jest bardzo praca tutaj absorbująca, aczkolwiek na 2018 rok już mamy harmonogram posiedzeń, więc tutaj tych posiedzeń może za dużo nie ma, bo to jest na poziomie 4-5 w roku, aczkolwiek przed każdym posiedzeniem jest wiele warsztatów, tak, w poszczególnych resortach, więc to jest na pewno bardzo obserwujące. I to, co pani Małgorzata poruszyła, wybory do komitetu były 3 lata temu, więc jest duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, już te osoby zgłoszone mogą już nie działać w tych organizacjach, te organizacje być może już zmieniły swoje plany co do zgłaszania kandydatów na członków komitetu, więc tutaj kwestia uwzględnienia tego, żebyśmy za chwilę nie musieli znowu uzupełniać, bo z tego co wiem, to już jakieś uzupełnienia były i też te osoby, o które Rada uzupełniła, tam też za aktywnie się nie włączały, tak, nie widzieliśmy ich na posiedzeniach, więc to tutaj na pewno trzeba by było zweryfikować i w organizacji i u tych osób. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Frączak, proszę. Ja może miałbym taką propozycję do sekretariatu Rady w tej chwili. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że okres programowania jest bardzo długi i plany życiowe i osób, i organizacji się zmieniają. Warto byłoby zrobić jakiś taki przegląd śródokresowy z okazji przeglądu śródokresowego w ogóle w funduszach na temat aktywności i ewentualnie wymiany. Nie wiem, czy to jest możliwe z punktu widzenia tego systemu, w który były wybierani przedstawiciele, ale gdyby można było przejrzeć, czy system weryfikacji osób w komitetach byłby możliwy teraz w okresie tego roku, to byłoby fajnie i Rada mogłaby podjąć takie działania. Ja ze swojej strony jako przewodniczący Komitetu Umowy Partnerstwa do spraw partnerstwa mogę deklarować, że tutaj byłaby jakieś wsparcie i myślimy w podkomitecie na temat tego właśnie, jak spowodować, żeby aktywność pozarządowych, nie tylko pozarządowych, partnerów społecznych była w komitetach lepsza. To ja, idąc dalej, mam taką propozycję, żeby o aktywnościach członków poinformować nie tylko członków komitetu, ale także organizacje, które je zgłaszały. Dobrze, dziękuję. Pan dyrektor Kaczmarczyk. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przeprowadzi spróbuje przeprowadzić taką weryfikację, a przynajmniej zwrócimy się do instytucji zarządzającej z prośbą o informację o aktywności członków powoływanych czy wskazywanych przez Radę Działalności do komitetów sterująco-monitorujących i przekażemy tę informację Radzie, a to już oczywiście będzie decyzja Rady, co dalej z tą informacją zrobić. Dziękuję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ja myślę, że o to by chodziło. myślę też, że pewien zarys jakby postępowania w tej sprawie mógłby tak wyglądać, że będzie przeprowadzona to weryfikacja czy przegląd tej aktywności, że w szczególności w przypadku tutaj, z którym się zwróciło do nas Ministerstwo Rozwoju, ale też może przy okazji się okaże, że w innych przypadkach trzeba będzie zapytać tych wybranych reprezentantów, jak oni sobie swoją aktywność w przyszłości wyobrażają. W tym przypadku to już nie trzeba pytać, ale proponowałbym jednak trzymać się tego, że jeżeli jakaś kolejna para kandydatów z przeprowadzanych wówczas wyborów wyrazi zgodę na funkcjonowanie w komitecie w oparciu o informacje dotyczące nakładu, w szczególności czasu, który należy poświęcić na ten komitet, to by było dobrze, gdyby były informacje na ten temat, że aktywność w komitecie to jest, nie wiem, wymiar miesięcznie tyle i tyle godzin przeciętnie, oczywiście jakaś taka, oczywiście orientacyjna tylko wartość, no to wtedy proponuję, żebyśmy te osoby powoływali jakby z kolejności z tych list, a jeżeli się okaże, że to jest niemożliwe, bo nie chcą w tych komitetach, nie mogą pracować, no to wtedy rzeczywiście się trzeba zastanowić, co dalej robić i to rozumiem, to trochę potrwa, Pani Dyrektor, to nie będzie tak, że będziemy w stanie na tą prośbę Państwa zareagować bardzo szybko, ale w wymiarze, rozumiem, 2-3 miesięcy, tak. No bo jak będziemy ten cały proces uruchamiać, no może 2 miesięcy bardziej niż 3. To najbardziej zależy oczywiście od kancelarii tutaj. Dziękuję. Pani Dyrektor, proszę. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za te propozycje. Ja chciałam już dzisiaj Państwa poinformować, że potwierdzić to, co powiedział Pan Backiel, prawda, również członek Komitetu Monitorującego, że harmonogram spotkań naszego komitetu ustalany jest w roku poprzedzającym. Informacja na ten temat jest przekazywana do wszystkich członków, tak żeby wszyscy mogli sobie zaplanować, zarezerwować czas. Posiedzeń mamy 5 rocznie, tak mniej więcej, 4-5 rocznie, więc nie jest to aż tak często. Są grupy robocze, ale one są tematyczne, nie ma obowiązku uczestniczenia w nich. Też mam nadzieję, że zostanie to potwierdzone. Mamy bardzo sprawny sekretariat Komitetu Monitorującego, który jest otwarty na wszelkie sygnały i sugestie ze strony członków co do organizacji prac komitetu. Natomiast tutaj problem, z którym się zderzamy, jest taki, że ani członkowie nie uczestniczą, ani nawet nie informują, że nie będą uczestniczyć. No także, natomiast oczywiście my jako instytucja zarządzająca programem do Kancelarii Premiera przekażemy regulamin Komitetu Monitorującego i wszystkie ważne informacje, tak żebyście Państwo mogli działać. I ja ze swojej strony dziękuję. Ja również Pani dziękuję. Pani Dyrektor, rozumiem, że udało się nam zrobić tutaj poważny krok do przodu. Dziękuję Pani Dyrektor i dziękuję wszystkim Państwu. I przed przerwą ostatni punkt proponuję, żebyśmy mianowicie ten punkt, który jest jeszcze tu przed przerwą w programie, mianowicie wskazanie przedstawicieli do spraw zespołu, do spraw spójności i tak dalej, przełożyli na po przerwie, dlatego że mamy tam z kolei po przerwie nam jeden punkt już jakby ubył, więc w związku z tym mamy tam trochę luzu, a przerwa powinna być za 5 minut czy za 3 minuty. W związku z tym, ale spróbujmy ten punkt wskazanie przez Radę Organizacji Pozarządowej, która reprezentuje środowisko osób z niepełnosprawnościami do udziału w pracach Komitetu Monitorującego PO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w charakterze obserwatora. Spróbujmy ten punkt rozważyć teraz. Pani Dyrektor Kaczkowska, tak? Bardzo proszę. Proszę Pani Dyrektor. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Dzień dobry Państwu. Ja jestem zastępcą dyrektora Departamentu, który pełni rolę instytucji zarządzającej programem Inteligentny Rozwój. I zwróciliśmy się do Państwa, Pani Minister Emilewicz zwróciła się z prośbą o wyłonienie przedstawiciela organizacji pozarządowej, która zajmuje się kwestiami osób z niepełnosprawnościami, reprezentuje środowisko osób z niepełnosprawnościami. Zwróciliśmy się do Państwa na prośbę przedstawicielki pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, która uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego, natomiast prosiła, żeby zaproponowała, żeby również organizacje pozarządowe zajmujące się tymi kwestiami były w komitecie reprezentowane. Zaproponowaliśmy tutaj Państwu udział w statusie obserwatora. Nasz komitet monitorujący, ja też może tak kilka słów powiem o sprawach technicznych, żeby rzeczywiście osoby, które ewentualnie mogłyby uczestniczyć, znały specyfikę komitetu. Komitet spotyka się też około 4-5 razy rocznie. Informacja, to są spotkania w Warszawie, zwykle trwają około 4-5 godzin. Informacje członkowie i obserwatorowie komitetu dostają przynajmniej 2 tygodnie wcześniej o terminie takiego posiedzenia. W związku z tym, jeżeli będą potrzebne jeszcze jakieś bardziej szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadań komitetu czy przedstawienie regulaminu, to oczywiście możemy to zrobić. Natomiast mamy po prostu prośbę o wyłonienie takiego przedstawiciela, który reprezentuje organizację zajmującą się kwestiami niepełnosprawności. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem zadać pytanie takie precyzujące. Rozumiem, że powołanie tutaj nowego członka komitetu jako członka nie jest możliwe z powodów formalnych, tak? Dlatego ten status obserwatora. To znaczy tak, regulamin nie przewiduje takiego członka komitetu. Oczywiście gdyby była taka potrzeba, to po prostu byłoby troszkę bardziej skomplikowane proceduralnie. Pytanie, czy rzeczywiście, ponieważ organizacje pozarządowe w naszym komitecie są reprezentowane i również na prawach członków, część na prawach członków, część na prawach obserwatorów. Więc pytanie, czy rzeczywiście Państwo mieliby takie zapotrzebowanie? Wtedy będziemy ewentualnie się nad tym zastanawiać, ale ja bym proponowała może przynajmniej początkowo na przykład udział na prawach obserwatora i potem ewentualnie jakby rozważenie zmiany tego statusu, jeżeli byłoby to potrzebne. Pani dyrektor, tu nie chciałbym oczywiście jakiejś tam dyskusji ideowej czy zasadniczej otwierać na ten temat, ale najwyraźniej jest merytoryczna potrzeba, żeby organizacja zajmująca się osobami z niepełnosprawnościami uczestniczyła, czy przedstawiciel takiej organizacji uczestniczył w tym komitecie, bo inaczej by nie było takiej prośby do nas. To po pierwsze. Po drugie, powstaje zawsze pytanie o, akurat w tej sytuacji jeszcze bardziej delikatne niż zwykle, o równe traktowanie różnych organizacji czy przedstawicieli. To znaczy, wydaje mi się, że to jest tak, że w szczególności wtedy, kiedy Polska ratyfikowała Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie praw osób z niepełnosprawnościami, kiedy podstawową zasadą życia społecznego jest inkluzja, a nie nic innego, no to wtedy ja nie twierdzę, że ktoś się może osobiście źle czuć z tego powodu, kto będzie jakby tylko, bo to ja rozumiem, ten status się wiele w praktyce zapewne nie różni, bo głosowań jest pewnie bardzo mało takich formalnych. Ale jeżeli by to nie była sprawa jakoś szczególnie skomplikowana, może Państwo byście zechcieli rozważyć możliwość powołania przedstawiciela takiej organizacji jednak w charakterze członka. Ja oczywiście, to jest moja propozycja, otworzę dyskusję, jeśli z Państwa strony będą inne głosy w tej sprawie, to oczywiście możemy to inaczej robić. A my byśmy tymczasem się mogli zastanowić, w jaki sposób kogoś powołać, dlatego że jak Pani doskonale wie, pewnie jest to tak, że środowisko osób pracujących na rzecz albo osób z niepełnosprawnością jest bardzo zróżnicowane. I wyłonienie jednej akurat osoby jest zadaniem dosyć trudnym. To trzeba się nad tym poważnie zastanowić, żeby też nie wywoływać jakichś niepotrzebnych napięć czy sporów, a szczególnie gdybyśmy je zaczęli wywoływać jako Rada Działalności Pożytku Publicznego. Także jeżeli nikt z Państwa obecnych na sali nie miałby nic przeciwko temu, to ja bym jednak proponował, żeby Ministerstwo Rozwoju sprawdziło, czy jest możliwe rozszerzenie komitetu, to po pierwsze. I żebyście się, jeżeli jest to możliwe, żebyście się Państwo zwrócili do nas o pomoc w powołaniu takiej osoby jako członka komitetu, a nie jako obserwatora. A my byśmy już zaczęli pracę na ten temat i w jaki sposób do tego wyboru w jaki sposób się do tego ustosunkować. To jest moja propozycja, ale widzę, że jest kilka zgłoszeń. Pan Bogdan Aniszczyk, później Piotr Frączak. Tak, bardzo proszę. Nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem, ale pani dyrektor mówiła, że już są organizacje pozarządowe i pytanie, w jakim trybie one były, że tak powiem, wyłonione. Część z nich jest członkami, część obserwatorami, więc tutaj sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Przepraszam, to nie jest tylko kwestia tego, że my byśmy chcieli, tylko pewnego szacunku wobec tych, którzy tam już są. Przynajmniej ja to tak czuję, że jeśli ktoś tam już jest jako obserwator, to może, to rozważmy, a jemu zmienić status, a nie dodatkowemu członkowi jakby w innym trybie. No, przepraszam. No. Ja przepraszam, gdyby pani dyrektor przed dalszą dyskusją zechciała wyjaśnić, czy w tym komitecie są obserwatorzy ze strony organizacji pozarządowych i z jakich i dlaczego to są wtedy obserwatorzy, a nie członkowie i tak dalej. Tak, znaczy mamy rzeczywiście kilka osób, które są obserwatorami, na przykład ze Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. To jest obserwator. Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu to jest kolejny obserwator. I to były organizacje jakby zgłaszane troszkę dodatkowo w stosunku do tego, kogo mamy określonego z jednej strony wynikająco z regulacji prawnych, a z drugiej strony z regulaminu prac. I tutaj te organizacje jakby przyjęły taki status obserwatora. Natomiast jako członka komitetu mamy na przykład przedstawicielkę Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Oprócz tego są tutaj różne organizacje, takie już bardziej może, że tak powiem, branżowo związane z tematyką naszego programu, przedstawiciele też związków zawodowych, organizacji pracodawców, ale też naczelnej organizacji technicznej. W związku z tym to są już takie bardziej może troszkę, że tak powiem, tematycznie powiązane organizacje z tematyką naszego programu. Dziękuję, ale rozumiem, że członkowie byli tam wyłaniani też w trybie wyborów, w tych, które myśmy zainicjowali jako Rada Działalności Pożytku Publicznego, tak? Tak, chyba że wynika, że bo na przykład jeśli chodzi o związki zawodowe, no to były inne tryby, tak, wskazywane. Tak, dobra, tak. Dziękuję bardzo. Teraz po kolei pan Piotr Frączak i później pan doktor. Najpierw Piotr, bo się pierwszy zgłosił. Proszę. A to proszę. Adwocem to, przepraszam serdecznie, proszę. Chodzi mi o to, jaki był tryb wyłaniania, kto zgłaszał, na jakiej zasadzie te przedstawiciele organizacji pozarządowych. Proszę nam wyjaśnić, czy my w ogóle jako Rada widzieliśmy o tym, czy nie. No, proszę Panie Dyrektor, może to pan Piotr Frączak przy okazji zabrania głosu to. Ja spróbuję to wyjaśnić, nie dlatego, że byłem wtedy w Radzie, bo wtedy w Radzie nie byłem, to była poprzednia Rada, ale był system wybierania organizacji do wszystkich komitetów monitorujących poza rybami i rolnictwem. Tam są wyjątkowe rzeczy były i Rada decydowała bezpośrednio. Były wybory, to znaczy były ogłoszone wybory, organizacje mogły zgłaszać, potem było głosowanie i de facto Rada zatwierdziła tylko wyniki głosowania, poprzednia Rada zatwierdziła wyniki głosowania w wyborach, więc ten tryb oczywiście nie był doskonały, to pierwszy raz go testowaliśmy, więc do dyskusji, jak go stosować być może w przyszłości, czy zmieniać. To tyle, ale tu Rada miała głos, że tak powiem, tak, procedura była taka, że Rada zatwierdzała wybory, jak była komisją wyborczą w tej procedurze. Ja też oczywiście było, bo ja rozumiem, że to jest taka prośba, która mówi, nie chodzi nam o jakąkolwiek organizację, która zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Chodzi o taką, która będzie miała delegację Rady, tak, żeby ona jednak miała trochę wyższy status niż, bo rozumiem, że komitet może przyjąć, instytucja zarządzająca może przyjąć dowolną osobę, która się zgłosi do. Więc ja bym powiedział tak, to z jednej strony to jest propozycja i to jest otwarcie na współpracę z organizacjami. Ja bym tak szybko tego nie odrzucał, chociaż rzeczywiście potraktowanie tego jako zmiany docelowo i członka komitetu bezpośrednio byłoby dobrym kierunkiem, ale ja bym nie odrzucał teraz i być może zastosował typowy tryb funkcjonowania Rady w tym momencie, to znaczy ogłosił nabór na przedstawiciela organizacji niepełnosprawnych z ramienia jako członka na razie takiego dodatkowego do komitetu i spróbował, zobaczył, jakie organizacje się zgłoszą. Nie ma dzisiaj pani Agaty Gawskiej, która reprezentuje w Radzie też środowisko organizacji niepełnosprawnych, ale gdybyśmy zrobili taki tryb naboru i tak jak Rada do tej pory robiła na przykład właśnie w komitetach rolniczych, po prostu zadecydowali, kto będzie reprezentował Radę z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, które mówiliśmy poprzednio, żeby poprosić o informację, jak chcą reprezentować Radę i deklaracją, że wypełnią obowiązki przedstawiciela Rady. Dziękuję. Dziękuję Piotr. Ja chciałem jeszcze zapytać Panią Dyrektor, czy z Państwa strony jest, przepraszam, że tak to wprost zapytam, czy jest zapotrzebowanie na jakiś określony typ organizacji czy przedstawiciela, dlatego że to naprawdę jest bardzo, jak Pani wie, szerokie środowisko. Tak, ja po pierwsze chciałam jeszcze raz podkreślić, że my przekazujemy prośbę właśnie pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, więc ja bym proponowała, żeby Państwo może też z pełnomocnikiem bezpośrednio na ten temat porozmawiali, bo to rzeczywiście była propozycja ze strony pani Szymańskiej. Natomiast ja myślę, że byłoby doskonale, gdyby udało się uwzględnić organizację, która rzeczywiście będzie miała przynajmniej... czy osobę, która będzie miała przynajmniej orientację w charakterze tematyki, która dotyczy naszego programu. To są projekty innowacyjne, projekty badawczo-rozwojowe, w dużo mniejszym zakresie projekty infrastrukturalne, więc jakby kwestie osób niepełnosprawnych tutaj no, pod bardzo szczególnym kątem trzeba je widzieć. W związku z tym no, dla nas, tak jak mówię, byłoby idealnie, gdyby była to osoba, która ma przynajmniej pewną orientację w takiej tematyce. Dziękuję. Reasumując, jeśli to uda się nam oczywiście na tym etapie to podsumować, to proponowałbym, żeby wobec tego tak, żeby z Państwa strony zostało to zapotrzebowanie bliżej określone. Nawiasem mówiąc, pełnomocnikiem rządu jest pan minister Krzysztof Michałkiewicz, jeśli dobrze pamiętam. Reprezentuje go w naszym komitecie pani Magdalena Szymańska. Okej, teraz rozumiem, dobrze. I to no może ewentualnie pani dyrektor Wardęga byłaby uprzejma zapytać wobec tego ministra Michałkiewicza przy jakiejś okazji nadarzającej się, albo możemy formalnie go spytać, jak ta sytuacja jakoś się przedstawia z jego punktu widzenia, ale rozumiem, że idąc za głosem Piotra, idziemy jakby pragmatycznie, to znaczy nie zaczynamy dyskusji o tym, czy to ma być członek, czy obserwator, tak? To przepraszam za moje jakby poprzedni głos w tej sprawie, ale to trzeba by też jakoś określić w ten sposób, że tu chodzi o osobę, która w tym komitecie pracuje, że jej status ze względu na formalne usytuowanie to jest teraz status obserwatora, a co Państwo z tym zrobicie później, no to się jeszcze pokaże. Po drugie, byśmy potrzebowali jakieś takie dossier w tej sprawie, znaczy kilka tych zdań, które pani dyrektor była łaskawa wypowiedzieć, o jakie projekty chodzi, może z podaniem jakichś przykładów nawet. I wtedy byśmy w tym naszym ogłoszeniu, o którym Piotr mówił, mogli taką informację zamieścić. To by nam chyba bardzo ułatwiło później też pracę. I później, rozumiem, byśmy poszli w tym trybie nie powszechnych wyborów, tylko w tym, którym już stosowaliśmy też ostatnio, czyli spośród kandydatów, którzy się zgłoszą, Rada by kogoś zarekomendowała. Dobrze Cię, Piotr, zrozumiałem, tak? Dobrze. Czy w tej sprawie... Bo moim zdaniem, jeżeli byśmy wybierali członka komitetu, trzeba było przeprowadzić wybory. To jeszcze raz, proszę. Dobrze, ja tylko chciałam odnieść się do tak naprawdę jakby nasze pytanie do Państwa, też do tego, co pan Frączak powiedział. Nasze pytanie do Państwa związane jest z zapisem ustawy, która reguluje z kolei wdrażanie funduszy strukturalnych, która mówi o tym, że w przypadku właśnie wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych organizuje go Rada Działalności Pożytku. W związku z tym zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o wyznaczenie takiej osoby. My oczywiście przekażemy te informacje dotyczące z jednej strony, rozumiem, charakteru jakby programu, z drugiej strony rozumiem, że chodzi tutaj też o takie techniczne informacje dotyczące tego, jak się spotyka komitet, jak wygląda jego praca, tak? To też dobrze, okej. Ewentualnie z informacją, ale to jest, ja rozumiem, oczywiste i nawet nie trzeba tego zamieszczać, ale w tym przypadku też zamieścił informacje o dostępności architektonicznej ewentualnie i tak dalej, jak to w praktyce wszystko wygląda, a szczególnie również o tym, jak wygląda to w sytuacji dojazdu spoza Warszawy i tak dalej. To są kwestie istotne, jeśli ktoś jest niepełnosprawny ruchowo, to w szczególności. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie mamy jeszcze w tej sprawie żadnych innych wniosków, znaczy w tej konkretnej, to chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim. Czy ja tylko mogłabym mieć pytanie takie techniczne, mianowicie po przekazaniu przez nas tych informacji, czy jak mniej więcej długo może trwać wyłonienie takich przedstawicieli? Miesiąc do półtora, gdzieś tak. To jest, ale to mówię na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Dziękuję serdecznie. Wobec tego tak, ja zanim ogłoszę przerwę, to chcę jeszcze, żebyście Państwo sprawdzili, czy na pewno wszyscy się podpisali na liście obecności. Jeśli nie, to ta lista jest tutaj i ewentualnie, gdyby ktoś do kogoś nie dotarła. Ogłaszam teraz przerwę i dziękuję naszym gościom licznie przybyłym z Ministerstwa Rozwoju, co wysoko sobie cenimy, teraz i na przyszłość. Jest godzina 12:44 mniej więcej. Przerwa będzie do godziny 13 wobec tego, tak? I po przerwie będziemy mieli następujący porządek dzienny: przyjęcie zmiany w regulaminie, wskazanie przedstawicieli Rady do zespołu, to jest ten punkt sprzed przerwy, informacja na temat aktualnych prac zespołów i sprawy różne. Dziękuję bardzo. A nie, przepraszam, i sprawa projektu ustawy o jawności życia publicznego. Przepraszam bardzo. Dziękuję. To przewodniczącego. Thank you. stoi przed tobą, tak jakby cię... Chyba jeszcze nie wiadomo do końca, jak to jest podmierzone. Wiadomo, że jest ten regionalny i dobrze, dziękuję bardzo. To wobec tego wznowilibyśmy obradę. Szanowni Państwo, prezesi, dyrektorzy, ministrowie, ekscelencje. Nie ma eminencji, ale jest ksiądz Słodzik. Proszę wiele też. Była pamiątka. Nie mieścimy się. Pewno tak. Już patrzę. No tak, wieczorem mają stać się właśnie dzisiaj rano. To też nie ma sensu, że... Tak, tak, tylko w przerwie dodam, że za chwilę będzie kawa i herbata nowa, także... Tam to chociaż było trochę lepiej, bo były jakieś ciepłe posiłki i inne takie rzeczy, a tu to tylko kawa i herbata. Ale kanapki, jakie tam się robi, nie zawsze. Ale kanapki ile było? Już tutaj pusto jest. No. To jest przede wszystkim duszno. Jest tak duszno, że przenośni na duszę. Nie ma klimatyzacji, nie jest tak. Dobrze, to wobec tego wznawiamy obrady i wznawiamy obrady zgodnie z tym, zgodnie ze zmienionym porządkiem dziennym. Przechodzimy do sprawy pilnych zmian w regulaminie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Państwo otrzymaliście w międzyczasie powielony dokument datowany z datą dzisiejszą, notatka Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego do współprzewodniczącego Rady w tej sprawie. Zmiany, które są konieczne do natychmiastowego wprowadzenia ze względu na zmianę obsługi Rady z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Kancelarii Premiera polegają, ja przypomnę, na tak zwany wszelki wypadek, bo jeszcze mieliśmy na ten temat przed południem dyskusję, że zgodnie z przepisem artykułu 47 ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego akty wykonawcze wydane na podstawie między innymi artykułu 40 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a na tej podstawie zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2016 roku, przepraszam, z dnia nie pamiętam, ale to jest to rozporządzenie dotyczące Rady, to, wobec czego to rozporządzenie obowiązuje w dalszym ciągu. A na podstawie paragrafu 18 tego rozporządzenia Rada uchwaliła swój regulamin. Zgodnie z tym paragrafem 18 Rada uchwala swój regulamin. Taka jest jakby ciągłość prawna tutaj w tym momencie. Tutaj była gdzieś notatka. W tym regulaminie są potrzebne zmiany takie natychmiastowe. I w tej notatce macie Państwo punkt drugi, który te zmiany opisuje. Są to zmiany polegające na tym, że słowa dyrektor oraz pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zamieniamy to brzmienie na dyrektor i pracownicy Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To jest paragraf 10 punkt 2 i punkt 5 oraz paragraf 31 regulaminu. W paragrafie 3 podpunkt 7, paragraf 13, paragraf 21 punkt 10 minister do spraw zabezpieczenia społecznego zostaje zastąpiony słowami przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. W paragrafie 22 punkt 2 strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostaje zamieniona na stronę internetową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oraz w paragrafie 28 punkt 1 wskazanie, że urzędem obsługującym Rady jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dobrze. Czy do tych zaproponowanych zmian są jakieś uwagi z Państwa strony? Pan Witold Zakrzewski, proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zwrócę uwagę, że Przewodniczącego Komitetu nie ma. W związku z tym powoływanie się w regulaminie na dzień dzisiejszy na Przewodniczącego, no to w takim razie było jedną wielką fikcją, ponieważ pod względem prawnym organ w postaci Przewodniczącego nie istnieje i będę to powtarzał wielokrotnie, ponieważ organ będzie wtedy, kiedy zostanie powołany, a taki organ nie został powołany. I to nie jest z mocy ustawy, że istnieje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałbym uzyskać odpowiedź. Jaka jest podstawa prawna do zmiany tego regulaminu? Poza ustawą, w której jest zapisane, że obowiązuje rozporządzenie, które zostało wydane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określającego zakres działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego w takim stanie, w jakim jest. Skoro nie zostało zmienione, regulamin tym bardziej nie powinien w tym momencie zostać zmieniony. Dziękuję bardzo. W sprawie pierwszej była już dyskusja, już się odbyła i wydaje się, że opinia, którą Pan Witold Zakrzewski tu prezentuje, no, jest jego opinią, ale nie, rząd wyjaśniał, jaki jest stan prawny. To jest tyle w sprawie pierwszej. W sprawie drugiej ja tylko chcę przypomnieć, że w paragrafie 18 tego rozporządzenia jest określone, że Rada Działalności Pożytku Publicznego uchwala swój regulamin. Przypominam, że zmienialiśmy już ten regulamin w trakcie, również w tej kadencji, to uchwała nr 32, to jest uchwała ze zmienionym regulaminem i nie do końca tą uwagę rozliczę. W ogóle nie rozumiem, dlaczego to nie możemy zmieniać regulaminu, który jest naszym aktem wewnętrznym i jest wydany na podstawie w dalszym ciągu obowiązującego aktu wykonawczego, czyli rozporządzenia. To jest mój komentarz do tego. Jeżeli Państwo życzycie sobie w tej sprawie jakąś bardziej pogłębioną dyskusję, czy nam wolno jest ten regulamin zmienić, bo rozumiem, że teraz mamy zmienić regulamin, to bardzo proszę tylko o jakieś nowe pomysły w tej sprawie, bo stare, że tak powiem, pomysły już zostały wyczerpane, tak mi się wydaje. Dziękuję. Wobec tego chciałem zapytać, właściwie to chciałem, żebyśmy to przyjęli jakoś jednomyślnie, ale nie przypuszczam, żeby to było możliwe. W związku z tym chciałem zapytać, kto z Państwa jest za zmianą regulaminu, tak jak to jest opisane w tym dokumencie, który u Państwa jest na stole. Ja będę liczył raz, dwa, trzy. Proszę podnieść wyżej 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kto z Państwa jest przeciwny? Jeden głos, kto się wstrzymał? Dwa. Dobrze. Przyjęliśmy przy 20 głosach za, jednym głosie przeciwnym, 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. W związku z tym chciałem Panu Dyrektorowi Kaczmarczykowi serdecznie pogratulować jego nowej funkcji i podziękować za dotychczasową współpracę w trudnych warunkach przejścia i mam nadzieję, że ta współpraca będzie się w dalszym ciągu tak dobrze układać również Paniom i Panom z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Premiera. Serdecznie podziękowania. Dziękuję bardzo. Okej. Kolejny punkt porządku dziennego to jest sprawa, proponuję ją na początek, bo jest taka bardziej pryncypialna. Jest wprowadzona do porządku dziennego sprawa dotycząca projektu ustawy o jawności życia publicznego. Jeszcze raz przypominam, że pan Witold Zakrzewski wniósł taką kwestię, że po pierwsze nie został ten projekt przedłożony Radzie do zaopiniowania, póki co. I jak rozumiem, tutaj chodzi o to, żeby ten projekt nam został przedłożony do zaopiniowania. Jeśli dobrze rozumiem tą intencję, ale chciałem panu Witoldowi Zakrzewskiemu oddać głos w tej sprawie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt ustawy o jawności życia publicznego będzie miał bardzo duży wpływ na działalność organizacji strażniczych. Ten rząd w swoim programie określa, że będzie wspierał taką działalność jako taką. Tymczasem ustawa, która będzie miała ogromny wpływ na działalność tych organizacji, jest w sposób skandaliczny konsultowana społecznie. Po drugie, nie przechodzi konsultacji w takim ciele doradczym, jakim jest Rada Działalności Pożytku Publicznego. W związku z tym moją intencją jest to, aby Rada mogła się wypowiedzieć. No tutaj trzeba znaleźć jakiś środek taki, który pozwoli na to, żeby Rada mogła wypowiedzieć się w tej sprawie. W tej sprawie prawdopodobnie trzeba by było zwrócić się do pana ministra Kamińskiego w tej sprawie, bo on jest gospodarzem tego projektu. Dwa, żeby Rada wyraziła swoją dezaprobatę w związku z tym, że tak prowadzone są konsultacje społeczne tak ważnego projektu oraz, że organizacje pozarządowe mają niewielki wpływ na kształt tej ustawy, która ma bardzo duży wpływ na ich działalność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej sprawie bardzo proszę o głosy, jeśli są. Małgorzata Siedlica, proszę. Szanowni Państwo, ponieważ Związek Harcerstwa Polskiego dzisiaj, bo dzisiaj się kończy termin konsultacji społecznych, przedstawił swoje stanowisko do pana ministra, ja zwracam uwagę, że ta ustawa naprawdę będzie miała wpływ na życie organizacji pozarządowych i warto by było, żebyśmy po prostu się jej przyjrzeli, znaleźli taki sposób pracy, ażeby przyjrzeć się temu dokumentowi, który wpływa na trzeci sektor. Dziękuję bardzo. Też już nie chcę powtarzać wszelkiej argumentacji, ale tak naprawdę ta ustawa ma znaczenie w bardzo, nie tylko strażniczych, ale w wielu kwestiach organizacji pozarządowych, więc myślę, że powinniśmy się zwrócić z jednej strony o wydłużenie konsultacji i przekazanie też jakby umożliwienie Radzie Pożytku Publicznego dyskusję, czy a być może zorganizowanie dyskusji w tej sprawie, bo to jest bardzo poważna sprawa. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy? Głosujemy. Pan dyrektor, przepraszam, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem też Państwa poinformować, że wczoraj Pan Minister Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, zwrócił się do Pana Ministra Mariusza Kamińskiego, który jest wnioskodawcą projektu tej ustawy o wydłużenie konsultacji i także o wydłużenie procesu uzgodnień do czasu zapełnienia wakatu na stanowisku Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Być może także z taką intencją, aby projekt tej ustawy był opiniowany przez Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, co jest, takie uprawnienia daje Komitetowi ustawa o Narodowym Instytucie Wolności. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Komitet Pożytku Publicznego to jest organ rządu. Z naszej strony jako ciało doradcze przewodniczącego tego komitetu, kiedy to przewodniczący w sensie osobowym będzie, już zostanie powołany, jak rozumiem, możemy liczyć na to, że przewodniczący się zwróci do wydania w tej sprawie opinii, ale nie możemy tego obecnie z całą pewnością twierdzić, bo stan prawny mamy taki, jaki mamy. W związku z tym, czy rozumiem, że musimy wykonać sami jakiś ruch w tej chwili, ponieważ żeby jakby to pole nasze zaznaczyć, I ja bym proponował, żebyśmy się z krótkim wystąpieniem zwrócili, no nie wiem, w tej obecnej sytuacji do prezesa Rady Ministrów, czy do kogo, no ale to albo do pełnomocnika do spraw społeczeństwa obywatelskiego, albo oczekiwał, no, znaczy chodziłoby tylko o to, żebyśmy jako Rada Działalności Pożytku Publicznego zwrócili się do rządu z prośbą o to, żebyśmy byli, żebyśmy w normalnym trybie opiniowali ten projekt, żeby nam został przekazany do zaopiniowania, niezależnie od konsultacji i innych uzgodnień. Co z tego wyniknie, no to zobaczymy, ale rozumiem, że to jest to, na co się wszyscy tu zgadzamy. Tak chciałem zapytać, czy się wszyscy na to zgadzamy, czy nie. Proszę, pan Bogdana Niszcza. To mi się nazywa takie mniejsze pytanie, bo to nie jest pierwszy przypadek, gdy konsultacje Rady Pożytku, jesteśmy po prostu pominięci w konsultacjach, a dla mnie jest pytanie, czy ta ustawa, która nam daje prawo 30-dniowego terminu do zaopiniowania trochę poza terminem konsultacji, bo ja to tak trochę rozumiałem, to jest poza terminami konsultacji oficjalnie tam zgłaszanymi 10-15-dniowymi, jakby trochę w innym trybie, czy to w ogóle obowiązuje? My rzeczywiście w tej chwili już jesteśmy w stanie prawnym, w którym jeśli minister ogłosi, że ma na konsultację 3 tygodnie, to my też musimy się z tym zmieścić, bo to kompletnie dezorganizuje naszą tutaj pracę. I pytanie, czy to tak ma wyglądać na stałe, czy nie? Bo to jest ewidentne. Ta ustawa jest rzeczywiście ewidentna, nas dotycząca, ale jest parę innych było tutaj po drodze, które również miały ten charakter, tylko żeśmy się o to tak bardzo nie upominali, ale no jest dla mnie pytanie, no, jak rząd będzie traktował te 30 dni, które są w ustawie dla nas na podjęcie opinii. Jasne, dziękuję. Ja tylko chciałem tutaj może uzupełniająco poinformować. Te 30 dni to nie są konsultacje, tylko to jest wydanie opinii, to jest inny tryb. I ten tryb występuje, mówiąc w pewnym uproszczeniu, wtedy, kiedy rząd sobie tego życzy. Dlatego, że to rząd się musi wtedy zwrócić do Rady Działalności Pożytku Publicznego o wyrażenie opinii. Jeśli się nie zwraca, to nie ma żadnego 30-dniowego trybu, ani innych wynikających z tego konsekwencji. Dlatego mój wniosek idzie w tym kierunku, żebyśmy się zwrócili do rządu, żeby on nam przekazał to do zaopiniowania, nie do konsultacji, tylko do zaopiniowania w normalnym trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To jest to, co mam na myśli. Tak? Proszę bardzo. Bo mi właśnie o to dokładnie chodzi. Według mnie to jest trochę inny tryb. I to jest szczególny przypadek. No, pytanie jest ogólniejsze, którego rodzaju ustawy czy też zagadnienia będą tu nam przedstawiane w tym trybie przewidzianym dla 30-dniowego funkcjonowania Rady Pożytku. No. Czy ja przepraszam, bo nie widzę tu żadnych głosów sprzeciwu w tej sprawie. Jeśli nie widzę, to rozumiem, że teraz postaram się, bo to jest taka... Mam prośbę do Państwa protokołujących posiedzenie, żeby starali się te 2 zdania może zapisać, że podejmujemy tutaj uchwałę o następującej treści. Rada, przepraszam, bo ja, jeśli będą... Rada Działalności Pożytku Publicznego zwraca się do rządu, tak to sformułujemy, o przekazanie projektu ustawy o jawności życia publicznego do zaopiniowania przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. To jest ta esencja, tak? Punkt. Czy w tej sprawie... Dobrze, dziękuję. To rozumiem, podjęliśmy taką uchwałę. Mam prośbę o jej sporządzenie. To jest jedno zdanie. Państwo, jak... Przepraszam za podpowiedzi, ale sposób... Jak uchwała Rady Działalności Pożytku Publicznego wygląda, to można z naszej strony internetowej przeczytać. Ona ma w takich sytuacji zwykle paragraf 1 i to jest ta treść, którą przekazałem, paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, koniec. Więcej tam nic nie będzie, tak? Dziękuję bardzo. No to proponuję wobec tego po szczęśliwym póki co zakończeniu tego punktu. O to, proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego punktu porządku dziennego. Jest to wskazanie przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego do Zespołu do Spraw Spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 w nawiasie z perspektywą do roku 2030 z agendą rozwojową 2030 i celami zrównoważonego rozwoju. Ok. Przypominam, że... Ja wiem, bo już jest po południu, jesteśmy tam wymęczeni trochę, ale chciałem tylko tutaj przypomnieć chronologię wydarzeń w tej sprawie. Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do nas w tej sprawie początkowo o rekompensowanie jednego przedstawiciela. Następnie po rozmowach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Rozwoju wobec sytuacji, że zgłosiło się trójka kandydatów. Ta liczba z jednego przedstawiciela została podwyższona do 3 przedstawicieli. W międzyczasie w trybie obiegowym odbywało się głosowanie. Wyniki tego głosowania były takie, że jeden z kandydatów, znaczy, że trzech kandydatów, każdy otrzymał inną liczbę głosów w tym głosowaniu obiegowym, które było w formie zresztą niejawnej, znaczy tajnej. Okej. I sytuację mamy taką, że mamy 3 miejsca do obsadzenia. Ja rozmawiałem tutaj jeszcze z Ministerstwem Rozwoju przed przerwą, bo pani dyrektor za to odpowiedzialna pytała, czy może wyjść stąd, czy jest do czegoś potrzebne. Te 3 miejsca są jakby potwierdzone. Te 3 osoby, o których mówię, to są w kolejności alfabetycznej pan Paweł Backiel, pan Cezary Mirzejewski i pan Witold Zakrzewski. Ponieważ, tak jak powiedziałem, tam liczba głosów była różna w tajnym głosowaniu, to chciałbym jako pierwszy krok w tej sprawie zapytać, czy byłby jakiś sprzeciw, żeby te wszystkie 3 osoby weszły do Rady, do tego zespołu, przepraszam, reprezentując Radę. Jeśli nie będzie żadnych sprzeciwów, to rozumiem, że podejmujemy taką uchwałę, ale zgłasza się pan Wojciech Jakimowicz. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w tej sprawie to niejako ja wywołałem ten temat, bo gdy przyszła informacja, że jest prośba o wyznaczenie jednego przedstawiciela, sobie pozwoliłem zadzwonić do osoby, która tą sprawą się zajmowała w ministerstwie i okazało się z tej rozmowy, że nie mają naprawdę nic przeciwko temu, żeby tych osób było więcej. Stąd też wynikła ta cała sytuacja, za którą niejako czuję się odpowiedzialny. W moim przekonaniu, jeżeli są chętne osoby do pracy w takim zespole, a rozmawialiśmy już dzisiaj na temat chęci pracy w rozmaitego rodzaju zespołach, więc tutaj w tym wypadku ja bym wrócił do tej mojej myśli, żeby osoby wypowiedziały się tu przy nas publicznie, że są zainteresowane i będą rzetelnie reprezentować i wykonywać te obowiązki, do których się podejmują. Dziękuję bardzo. Przepraszam, chciałem też pana przeprosić, panie Wojciechu, dlatego że ja oczywiście opisując tą chronologię wyleciało mi z głowy, że to pan spowodował w ogóle ten dialog z Ministerstwem Rozwoju, za co bardzo serdecznie dziękuję. Wobec tego ja myślę, że to jest dobry pomysł. Chciałem zapytać znowu w kolejności alfabetycznej pana Pawła Packiela, czy rzeczywiście bierze to zadanie na siebie i zaangażuje się tam w sposób właściwy. Ja nie wiem, jak pan to określi, tak bym to określił. No, zobowiązuje się godnie reprezentować Radę jak najbardziej tutaj wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję serdecznie. Pan Cezary Mirzejewski. A proszę do mikrofonu, bo przecież... Tak. I pan Witold Zakrzewski. Tak. Dziękuję serdecznie. Nie ma sprzeciwów i przyjęliśmy jednomyślnie uchwałę o rekomendowaniu tych 3. Przepraszam, pan Piotr Frączak. Ja tylko, nawet nie w formie żadnej uchwały czy ten, ja bym miał prośbę o to, żeby Rada dostawała takie jakieś informacje na temat pracy przedstawicieli. Ja się zobowiązuję, że w tych ciałach, w których ja jestem w tej chwili, to będę takie krótkie sprawozdania, żebyśmy my wiedzieli, co się tam dzieje, bo to też jest ważne, żeby Rada trzymała rękę na pulsie. Bardzo dziękuję. Nawet Piotr kiedyś na jednym z posiedzeń plenarnych był taki punkt, prezentacja właśnie pracy, ale to było jednostkowe, było to na jednym posiedzeniu i w sumie no, to zabiera bardzo dużo czasu, także najlepsze byłyby informacje pisemne, bieżące i rozumiem, że jakąś formę musimy znaleźć taką, być może moja sugestia byłaby taka, że przy okazji zmian regulaminowych i doprecyzowania działania pracy Rady może nam by się udało wrócić do jakiegoś portalu internetowego dla członków Rady, gdzie można takie informacje po prostu zamieszczać, wkładając je tam, że tak powiem, samodzielnie, tak? Bo to by była najprostsza droga, ale póki co to sekretarz Rady będzie takie informacje otrzymywał i one, rozumiem, będą przesyłane dalej, tak? Czy jak ty to wyobrażasz dokładnie? Znaczy, ja sobie na razie nie wyobrażam, ale chciałbym, żeby dobra praktyka była taka, żebyśmy jakoś od czasu do czasu byli informowani, co się dzieje w których ciałach. To znaczy, bo tych ciał jest trochę. Ja nawet zacząłem taki jakiś proces spotykania ludzi z różnych ciał, bo mamy i Komitet Umowy Partnerstwa, mamy zespół do spraw Europa 2020, tutaj mamy kwestie dotyczące ONZ-u i mamy sytuację taką, w której różne ciała na przykład zajmują się podobnymi kwestiami. Teraz brak informacji, brak przepływu informacji między reprezentantami w tych różnych ciałach powoduje, że bijemy jakby pianę wielokrotnie w różnych gremiach. Także wymiana informacji bardzo była wskazana. Rozumiem, że najpierw zacznijmy od takich miękkich spraw, takich tu deklaracji, to może coś wymyślimy na później, bo na razie jeszcze nie wiem, jak to mogłoby wyglądać, ale bardzo by się przydało. Dziękuję bardzo. Pan Paweł Błacki jeszcze. To znaczy tak, ja myślę, że tutaj taka ocena śródokresowa, korzystając z opracowania już OFOP-u, bo taki pewien przegląd nastąpił, będzie, tak jak tutaj pan dyrektor Kaczmarczyk wspomniał, ze strony kancelarii też zapewne jakiś taki raport otwarcia, być może tak, co do przedstawicieli Rady i myślę, to może by zapoczątkowało, żebyśmy faktycznie, no nie wiem, raz na rok swoich przedstawicieli, nie wiem, zapraszali na posiedzenie wcześniej, żeby przesłali pewne takie dossier, takie sprawozdanie ze swojej aktywności i działalności w tym gremium, w którym zasiadają. No, jak często, w jakim okresie, który zespół, dajmy na to, by się takim sprawozdaniem, dajmy na to, przed posiedzeniem plenarnym zapoznał i z tym przedstawicielem miał spotkanie, no to konwencja jest, tak? Ale myślę, jeżeli ktoś jest tym naszym przedstawicielem, warto, żebyśmy w sposób wyczerpujący i taki okresowy otrzymywali od niego te informacje, no bo to jednak jest przedstawiciel tutaj naszego gremium, tak? Myślę, że jest to do zrobienia bez jakiegoś specjalnie no, zaangażowania nas. To ci przedstawiciele jednak muszą troszeczkę też się wykazać i zaprezentować, ale korzystając właśnie z tego, że mamy pewne takie nowe otwarcie, jesteśmy tutaj tak instytucjonalnie teraz w kancelarii, uważam, że ta ranga też wzrosła, to dobrze by było, żeby w jakiś sposób tutaj dyrektor, pan przewodniczący wykorzystali to do narzucenia pewnego takiego, no nie wiem, reżimu, czy też standardu komunikowania się przedstawicieli z naszą radą, z kancelarią. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Jaśkiewicz. Znaczy, jeszcze jak już rozmawiałem o takich sprawach współpracy przedstawicieli w różnych gremiach z Radą, też jakby w drugą stronę myślę, że warto było, żeby ci przedstawiciele przed jakimś posiedzeniem, nie wiem, komitetu monitorującego czy innego gremium zapytali członków Rady przynajmniej, może mają jakieś żeby wesprzeć ich, bo czasami oni mogą nie mieć wiedzy na jakiś temat, żeby też otrzymywali od członków Rady jakieś pytania, problemy, które trzeba poruszyć w imieniu Rady, w imieniu nas wszystkich na tych gremiach, prawda? Bo oni mogą nie mieć wiedzy na temat wszystkich problemów, tak? Dziękuję. Tak, dziękuję serdecznie i tak. No i to by były te wypowiedzi teraz, tak? Czyli ten punkt, dziękuję za te uwagi, ten punkt możemy zamknąć i teraz punkt Informacja na temat aktualnych, a także planowanych prac stałych i doraźnych zespołów problemowych, przewodniczący zespołów. I tutaj mamy, jak Państwo wiecie, zespoły stałe i doraźne. A może ja w tym punkcie jeszcze tylko zdradzę tajemnicę taką, że strona pozarządowa na swoim posiedzeniu trochę dyskutowała też w tym kierunku, że to nowe otwarcie właśnie musiałoby też być związane z powiększeniem potencjału w zakresie obsługi administracyjnej Rady, czego ja rozumiem nie jest to trudne w realizacji, ale przy tej ilości pracy w zespołach, jaka się toczy i jeszcze przy realizacji tych wszystkich propozycji, no to taki stan, że tak powiem, jakim mieliśmy do czynienia w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w sensie ilości osób, które się tym zajmowały, no, może być niewystarczający. Nawet prorokował, że tak się może stać. Ale jakby to jest tylko taka informacja, że musiałbym też iść w tym kierunku, bo to wydaje mi się, że my naprawdę dysponujemy tutaj dobrym potencjałem doradczym i ta ekspertyza może być dla rządu cenna i dobrze by było zainwestować w jej, że tak powiem, funkcjonowanie sprawne. Fajnie, dziękuję. Ja nie słyszę, żeby pan dyrektor coś mówił mnie, że coś nie, więc zabierze pan głos jeszcze. Dobrze, dziękuję bardzo. Okej. Dobrze, to zacznijmy od, to może w kolejności w tą stronę. Tak wypatruję. Cezary Mirzejewski jest przewodniczący zespołu. Proszę bardzo. Od ostatniego posiedzenia Rady były 3 posiedzenia zespołu, jak dobrze pamiętam. Zdecydowana większość materiałów, która była na tych zespołach, dotyczyła wytycznych. Ministerstwo Rozwoju zgłosiło cały pakiet wytycznych różnego rodzaju. Myśmy opiniowali wytyczne kwalifikowalności, edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego. Jeżeli chodzi o wytyczne kwalifikowalności, to bez żadnych sukcesów niestety, chociaż nie przygotowaliśmy zmiany. Natomiast teraz czekamy na efekty naszych propozycji dotyczących edukacji, zwłaszcza włączenia społecznego, bo przypomnę, że mieliśmy taką o tyle sympatyczną sytuację, że Ministerstwo Rozwoju bardzo poważnie traktowało współpracę z zespołem na tle przygotowywania właśnie różnych zapisów o usługach społecznych, o ekonomii społecznej. Więc jestem bardzo ciekaw i też się mówiliśmy, że po zebraniu tych danych konsultacje zakończyły się w ogóle. To też jest oczywiście ta sama sprawa, że mieliśmy niezwykle mało czasu i to też to pewnie to jest jeden z tych elementów, który później pojawia się w dyskusjach na temat prac zespołów, no ale mamy szansę albo w ogóle złożyć uwagi i zostać uwzględnieni, albo odczekać swoje 30 dni i wtedy potem zgłosić się po terminie. Zgłosiliśmy wszystko w terminie 3 koniec października zamknięto konsultacje i dyrektor Bortnowska zadeklarowała, że jak już porządkują te wszystkie uwagi z całego kraju, to jakby mają też chęć spotkać się z nami, żeby o tym pogadać, co zostało złożone, co zostało zgłoszone i jakie są. Będziemy wokół tego organizować opinie. I opiniowaliśmy też regulacje związane z ustawą za życiem. Pierwsza dotycząca związana z mieszkaniami wspieranymi. Niestety Ministerstwo Pracy tutaj nie zachowało się mądrze. Wypracowaliśmy nasze oryginalne propozycje, które kojarzyły działania krajowe z działaniami Europejskiego Funduszu Społecznego. No niestety uchwalono złe rozwiązanie, teraz właśnie się wszyscy zorientowali, że przyjęto złe rozwiązanie. I Ministerstwo Pracy deklaruje, że poprawi teraz tę ustawę, zgodnie zresztą z poprawkami, które myśmy złożyli. To a propos tak naszej pracy też, no ale to warto, bo nie robimy nikomu na złość, tylko szukamy dobrych rozwiązań. No i druga sprawa, w tej chwili ona trochę z pewnym bólem była głosowana, to była jedna z ostatnich uchwał Rady jeszcze pod ministrem pracy, związana z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej, wspieraniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, gdzie tam zgłosiliśmy szereg różnych uwag mówiących, co sądzimy na temat różnych rozwiązań szczegółowych. Zwracam tylko uwagę na jeden artykuł 22 związany z ulgami w PFRON-ie dla pracodawców, którzy kupują w zakładach pracy chronionej, który kompletnie nie został opisany w programie za życiem. Nie wiadomo skąd się tam znalazł, a może spowodować utratę 40 000 miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Też wyrażane jest tam szereg innych jeszcze uwag, które złożyliśmy. No i czekamy, zobaczymy jaka będzie odpowiedź na to. Jak słyszeliśmy, nie tylko my zabieramy w tej sprawie głos, bo to jest Generalnie wskazując, że te rozwiązania związane z WTZ-ami jakby są warte wsparcia, ale wymagają doprecyzowania pewnych zmian, które, no, powiedziałbym, burzą cały rynek. To są rzeczy, które byśmy omawiali na ostatnich posiedzeniach zespołu. Rzeczywiście przy dobrej współpracy Ministerstwa Rozwoju, trzeba przyznać, wszyscy się stawiali. I z tym ministerstwem najlepiej nam się do tej pory współpracowało w takim sensie merytorycznym. A co dalej, no to się okaże, zależy od złożonych projektów ustaw, jakie się pojawią. Znaczy mamy teraz na tapecie wytyczne o ochronie zdrowia, ale obawiam się, czy jesteśmy organizacyjnie teraz w tym okresie przejściowym, zrobić właśnie, to przy posiedzeniach zespołu, później w sprawach technicznych. Znaczy, jestem ciekaw też, jak będą się odbywały posiedzenia zespołu, bo o tyle mieliśmy z Ministerstwem Pracy już w miarę dograne organizacyjnie sprawy, że można było w miarę szybko zwołać. Co też oczywiście, przypominam, było problemem, bo koleżanki i koledzy zwracali uwagę, że trzeba by tak w dłuższym horyzoncie planować, a nie zawsze mamy szansę taką po prostu zaplanować na 3 czy 4 tygodnie do przodu, bo musimy tak naprawdę decyzję, czy siadać i pracować w przyszłym tygodniu. To tyle. Dziękuję bardzo. W sprawie tego sprawozdania jakieś uwagi, pytania? Nie, dziękuję serdecznie. Pan Witold Zakrzewski. I mamy tutaj pakiet 4 uchwał, między innymi przygotowanych przez zespół, tak? Tak, przez zespół doraźny monitorujący kampanie społeczne w mediach publicznych. Zespół się zebrał raz. Dyskutował na temat złożonych rezygnacji, złożonej prośby o zmiany zastępcy w komisji, w Telewizji Polskiej oraz w sprawach w ogóle pracy w komisji, w Telewizji Polskiej. Stąd 4 uchwały, które przedkładamy dotyczące tego. Zacznę od uchwały dotyczącej zmiany zastępcy członka Komisji Społecznej do spraw kampanii społecznych w Telewizji Polskiej, przedstawiciel Stowarzyszenia Klon Jawor, pani Dorota Setniewska, poprosiła ze względu na to, że osoba, która była jej zastępcą, nie może uczestniczyć jako zastępca z powodów rodzinnych, poprosiła, aby zmienić zastępcę. My już to praktykowaliśmy poprzednio, przyjrzeliśmy się osobie, uznaliśmy, że ta osoba jest właściwa do tego, żeby była zastępcą i stąd rekomendacja, aby panią Natalię Klorek rekomendować jako zastępcę. To jest pierwsza uchwała. Ale możemy po kolei. Tak, tak. Bo ta pierwsza jest odrębnie potraktowana. Tak? Tak. Dobrze, czy w sprawie tej uchwały są z Państwa strony jakieś uwagi albo pytania? Czy życzycie sobie Państwo głosować, czy możemy przyjąć jednomyślnie? Nie widzę głosów żadnych. Przyjęliśmy jednomyślnie tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dobrze, druga uchwała dotyczy rezygnacji pani Moniki Hausman-Pniewskiej z bycia członkiem Komisji do spraw kampanii Druga uchwała dotyczy rezygnacji pani Moniki Hausman-Pniewskiej i pani Zdzisławy Łukaszewskiej z bycia członkiem Komisji do spraw kampanii społecznych w Telewizji Polskiej. Panie złożyły rezygnację, w związku z tym należałoby przyjąć, że przyjmujemy tą rezygnację. Skoro uchwałą powołaliśmy te panie, to... Dziękuję bardzo. Rozumiem, że też tu chyba głosowanie nie trzeba. Rezygnacja jest. Przyjęliśmy. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę. Trzecia uchwała dotyczy osób, które są rekomendowane przez Radę do Komisji do spraw kampanii społecznych w Telewizji Polskiej. Przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego, niestety obecność ich w czasie prac komisji jest wątpliwa, powiem tak, żeby nie powiedzieć, że po prostu nie uczestniczą w tych komisjach prawie w ogóle. W związku z tym należałoby się zastanowić, czy osoby te powinny być w tej komisji, ponieważ to tak jakby po prostu nie były obecne i nie uczestniczyły w tej dyskusji, a warto by było, żeby w tych komisjach był pełny skład przedstawicieli organizacji pozarządowych, stąd przedkładamy rekomendację o cofnięciu rekomendacji powołania w skład Komisji do spraw kampanii społecznych pana Karola Gzyla i jego zastępcę panią Agatę Salwińską. Dziękuję bardzo. Czy naczelnik ZHP chciałby się... Nie ma obowiązku, ale czy by się chciałby powiedzieć bardzo? Tylko jednym zdaniem i stąd jest właśnie ten mój wniosek, ażeby informować organizację o tym, czy członkowie rekomendowani przez organizację uczestniczą w pracach, jeżeli jest problem. To prawda jest taka, że gdybym wiedziała o tym wcześniej, to mogłabym po prostu porozmawiać i zapytać o wycofaniu. W związku z tym taka moja prośba na przyszłość, jeśli nie pracują, no to dla mnie jest sprawa też oczywista, nie ma o czym mówić. Dziękuję. Można? Jeszcze raz pan Witold Zakrzewski. Znaczy ja zwrócę uwagę taką, że Departament Pożytku Publicznego do pana Karola Gzyla i do Związku Harcerstwa Polskiego wysłał w tej sprawie maila. I nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi z tamtej strony. Stąd jak odbyło się posiedzenie zespołu, po prostu podjęliśmy taką decyzję, bo gdyby jakikolwiek sygnał z tamtej strony był, moglibyśmy na ten temat rozmawiać. Znaczy, ja nie dyskutuję na ten temat, że jak ktoś nie uczestniczy w komitecie, żeby to było jasne, to nie należy utrzymywać fikcji, bo jestem tego zwolennikiem, więc tutaj Witold, to nie jest kwestia sporu. Natomiast ja takiego maila nie widziałam, będę musiała sprawdzić, czy on na jaki adres wszedł, bo może wszedł na adres w domenie ZHP, ale taki, który obsługuje pan Karol Gzyl. Co nie zmienia faktu, że powiem to jeszcze raz. Dlatego mój wniosek jest taki, żeby organizacje były formalnie informowane, jak rekomendują kogoś, o tym, że on nie uczestniczy w spotkaniach odpowiednio wcześniej. Natomiast w ogóle nie dyskutuję z tym, że jak ktoś nie pracuje, to należy utrzymywać stan fikcyjny, no bo nie, no bo chcemy, żeby strona pozarządowa była reprezentowana. No, dziękuję bardzo. Paweł Baskiel, pan Wojciech Jachimowicz. To znaczy właśnie tutaj w nawiązaniu tego, co pani Małgorzata powiedziała, więc być może kwestia tego, żeby listownie pod adres siedziby KRS-u danego podmiotu organizacji, bo tutaj rozmawialiśmy też o uzupełnieniu członków. Wiemy, że ludzie się zmieniają, adresy mailowe się zmieniają, a jednak mamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości aktualny adres do siedziby i korespondencji danego podmiotu, to żeby tutaj nie zachodziły takie sytuacje, że gdzieś wysyłamy jakąś informację, a nie wiadomo czy i kto i kiedy ewentualnie z nią się zapozna, więc wróciłbym też do tego, żeby na pewno każdą informację wysyłać do siedziby danej organizacji, która rekomenduje poszczególne osoby, które potem my wybieramy i wyznaczamy jako swoich przedstawicieli, więc też standardowo pocztą, panie przewodniczący, tutaj jakoś, żeby to było i kwestia prośba do pana dyrektora Kaczmarczyka, żeby również... Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Jachimowicz. Szanowni Państwo, a ja bym troszeczkę odwrócił tą sytuację. Mianowicie, no oczywiście rozważam tylko, zaproponowałbym coś takiego, żeby zadziałało to w drugą stronę. Jeżeli organizacja jakakolwiek wysyła swojego, czy rekomenduje swojego przedstawiciela do określonego zespołu, to żeby ta organizacja zainteresowała się samoistnie, jak ten ich przedstawiciel tam pracuje. Bo tutaj mamy taki w tej chwili łańcuszek. Jako zespół żeśmy się zastanawiali, prawda, czemu nie pracują i czy tam jakie maile były wysłane. Teraz będziemy prosić, żeby to tam sprawdzono i żeby no, kolejna osoba zajmowała się tą sprawą. Wracając do początku myśli, jednak optowałbym za tym, żeby organizacje same interesowały się tym, co ich przedstawiciele robią i jak to robią. I jeżeli źle robią albo nie robią wcale, to żeby no, też same mogły cofnąć, powiedzmy, rekomendacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nasza dyskusja wydaje... Jeszcze raz pan Paweł Backa. Znaczy tylko jedno zdanie. Ja uważam, że takie maile wysyłane, jeżeli byśmy faktycznie mieli te informacje wcześniej o swoich przedstawicielach, że się nie wywiązują z powierzonych, nie wiem, praw, obowiązków i organy statutowe, które zasiadają w organizacjach pozarządowych aktualne, były w sposób skuteczny poinformowane. Myślę, że szereg tutaj problemów byśmy rozwiązali, więc kwestia komunikacyjna myślę, że jest jednym z elementów, który tutaj skupił naszą uwagę i przysporzył nam kilka problemów, więc kwestia komunikacji. Bardzo dziękuję. Myślę, że to jest bardzo dobra dyskusja i jeśli nawet jest bardziej szczera niż dyplomatyczna, to pewnie jest jej zaletą. Natomiast chciałbym tutaj się wtrącić też, ale to właściwie z inspiracji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo pan minister zwrócił mi uwagę na kilka błędów ortograficznych w tych tekstach, ale to dołączając się do... Tak, ja wiem, ale ja nie widzę, nie mam z tym problemu. Proszę tylko, żeby przy redakcji, żeby... No tak, to nie są wielkie błędy, a poza tym to są akurat ortograficzno-dyskusyjne sprawy, tak dawniej pisano inaczej, teraz piszą inaczej tak, i tak dalej. To my to przekażemy gdzie trzeba. Dobrze, ale co do samej uchwały, to rozumiem, że wszyscy jesteśmy za i dziękuję serdecznie, została przyjęta. I czwarta uchwała. Czwarta uchwała dotyczy kwestii tego, że w związku z tymi rezygnacjami i odwołaniem osób zostają wakaty, dwa miejsca, które powinniśmy zapełnić, bo warto by było, żeby jednak przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli swoich przedstawicieli w pełni w tej komisji w Telewizji Polskiej. I tutaj jest kwestia ogłoszenia konkursu na wakujące miejsca. Opublikowaniem tego ogłoszenia o konkursie, zebranie informacji osób, które się zgłaszają, no i później rekomendowanie Radzie osób, które by były. I tutaj proponujemy, aby już nie powoływać dodatkowego zespołu, tylko ten zespół doraźny, który jest, żeby się zajął tą, w cudzysłowie, rekrutacją. Dziękuję Panie Przewodniczący. Pani Andrzejka Wardańska, proszę. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja w kwestii formalnej chciałabym tylko zaproponować, żeby nie posługiwać się adresem strony pożytek.gov.pl. Być może sekretariat Rady wskazałby inną stronę urzędu obsługującego Radę, ponieważ strona ta zawierała również informacje o innych zadaniach departamentu. Będziemy zmieniać nazwę tej domeny, będziemy zmieniać zawartość tej strony i niedługo już pod takim adresem przestanie funkcjonować. Także bym poprosiła sekretariat o wskazanie innej strony, a tutaj nie posługiwanie się tym adresem. Dziękuję. Jasne, dziękuję serdecznie. A czy Państwo wyobrażacie sobie, mówię o Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, żeby mimo wszystko to ogłoszenie też jeszcze zamieścić, dopóki ta strona istnieje na stronie pożytek.gov.pl, dlatego że bardzo wiele osób z tej strony korzysta. Ja tylko jeszcze pytanie. Można? Bardzo proszę, ale Pan Witold Zakrzewski. Proszę. I jeszcze jedną rzecz. Pytanie, a nawet prośbę do przedstawicieli rządu. Skoro istnieje domena pożytek.gov.pl, która funkcjonowała przez tyle lat, nagle zniknięcie tej domeny, w której była kwestia Rady Działalności, była kwestia organizacji pozarządowych, stanie się to dosyć dziwnym, dlatego że w internecie jednak pewne domeny żyją. Zmiana domeny również powoduje to, że trzeba się do tego przyzwyczaić. Ta domena jest mimo wszystko bardzo istotnie związana z sektorem pozarządowym, więc może by warto było po prostu przejąć tą domenę w inne miejsce, niekoniecznie departamentu. Bardzo Państwa przepraszam, zanim bardzo ta słuszna i cenna uwaga będzie dyskutowana, to przepraszam, to najpierw jeszcze do uchwały. Dobrze, żebyśmy po prostu jakąś kolejność zachowali. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do treści tej uchwały? Proszę bardzo, pan minister. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja w zasadzie mam tylko pytanie, bo nie wiem, z czego miałoby to wynikać. Chodzi mi o zastrzec, że kandydować nie mogą przedstawiciele lub członkowie organizacji, którzy mają swoich przedstawicieli w komisji w Polskim Radiu SA. Czy to wynika z jakiegoś przepisu, czy to jest, że tak powiem, uzgodniona między członkami komitetu sugestia? I chciałbym wiedzieć, jaka jest opinia ewentualnie innych członków Rady na ten temat. Ja nie mam absolutnie żadnej opinii, tylko nie chcę po prostu, żeby była jakaś taka sytuacja, że jak przyjdzie co do czego, to będzie to próbował integrować. Dziękuję bardzo. Nie, to nie wynika ani z przepisów prawa, tylko przyjęliśmy sobie taką regułę, żeby po prostu jedna organizacja nie zdominowała obu komisji, tak? Jako takich, bo jest oddzielna komisja do spraw kampanii w Polskim Radiu i nagle dwie osoby z tej samej organizacji pójdą do komisji do Telewizji Polskiej. No jednak wolelibyśmy, żeby to były różne organizacje, a nie tak, że no, dwie komisje będą miały tych samych przedstawicieli w tych organach, tak? To po prostu po to, żeby po prostu rozszerzyć możliwość udziału, tak? Jeszcze tylko chciałem zapytać, przepraszam, jeśli to wynika z jakiejś mojej niewiedzy czy ignorancji, natomiast jakie są kryteria, to znaczy na czym polega rekrutacja, bo ja szczerze powiedziawszy nie wiem, kto wybiera i w jakich zasadach. Dziękuję. Rada rekomenduje do przedstawicieli. My przyjęliśmy kryteria w poprzednim ogłoszeniu, bo też robiliśmy taką rekrutację i tutaj już nie wpisywałem w to tych kryteriów, dlatego że to ogłoszenie gdzieś tam było. W związku z tym byśmy po prostu powtórzyli to ogłoszenie, które było już. Tak? Jeszcze raz pan minister, proszę. W takim razie ja wnioskuję, żeby w uchwale dla porządku formalnego znalazło się odniesienie do tych kryteriów, żeby nie było wątpliwości żadnych. Dziękuję bardzo. Nie widzę problemu. Okej, dziękuję. Ja też problemu nie widzę, tylko musimy mieć ten tekst, tak? To wobec tego, co robimy? Czy to puścimy do głosowania obiegowego, czy teraz byś, Witold, uzupełnił brzmienie tej uchwały, tak żebyśmy to mogli przyjąć. Ale treść ogłoszenia? Nie, bo nie rozumiem. Nie treść ogłoszenia, tylko wpisanie kryteriów, jakie należy spełnić, żeby móc kandydować i być wybranym lub rekomendowanym. Dziękuję. No ale to zawsze określało ogłoszenie, nie określała nigdy uchwała Rady tych kryteriów. To określało ogłoszenie. No, ale ogłoszenie musi być sformułowane na jakiejś podstawie, nie ma takiej, no bo kto zadecyduje o tym? Rada powinna zadecydować o tym w formie uchwały, bo to jest jedyna forma wypowiadania się Rady, jakie kryteria powinny spełniać osoby, które kandydują. To jest tylko kwestia formalna, przepraszam, ja po prostu nie widziałem takiego trybu procedowania nigdy, żeby tak to po prostu zostało określone i niedookreślone kryteria, jakie powinny być spełnione, żeby wziąć udział w takiej Radzie. Dziękuję. Panie ministrze, ja rozumiem, tylko że my braliśmy pod uwagę poprzednią uchwałę w sprawie ogłoszenia i tam nie było określonych kryteriów, jakie mają być spełnione. Ogłoszenie było odrębnym ogłoszeniem, w którym te kryteria były ustalone. Przepraszam, ja tutaj postaram się, może dla wniesienia większego uporządkowania. Czy są w ogóle jakieś kryteria, Witold, które ma ten zespół stosować? Od tego może byśmy zaczęli. To może rzeczywiście jakieś obiektywne kryteria są potrzebne, nie wiem, tak się nad tym zastanawiam, albo nie chodzi mi o to, że one są obiektywne, tylko o to, żeby ci, co kandydują, to wiedzieli, jakby jakie kryteria mają spełnić, bo faktycznie z tej uchwały na razie wynika tylko tyle, że to nie powinny być organizacje, których przedstawiciele już są w Radzie dotyczącej Polskiego Radia. I tu, gdyby na przykład to było jednym z kryteriów, że się nie będzie promować osoby czy organizacje, które już są, to by było tak bardziej jaśniejsze niż takie wykluczenie z góry w naszej uchwale, ale proponowałbym, jeżeli Państwo się zgodzicie na to, to mogą być dwie drogi, tak? Albo wycofamy teraz ten projekt i zaczniemy pracować nad nowym. Jeżeli ta sprawa ma jakiś stopień pilności, że się tak wyrażę, to wtedy bym proponował, żebyśmy, no nie wiem właściwie, co by tu zaproponować. Pan minister ma propozycję, proszę. W takim razie ja mam propozycję, żeby po punkcie trzecim wprowadzić punkt czwarty w brzmieniu, że kryteria dla kandydatów określa na przykład ten zespół, który ma prowadzić rekrutację i ogłasza je w formie ogłoszenia. I wtedy mamy to spełnione i wtedy punkt czwarty staje się punktem piątym, a punkt piąty punktem szóstym. Dziękuję. Ja ten wniosek zrozumiałem tak, że do projektu uchwały wprowadzamy nowy paragraf czwarty. Kryteria kandydowania określi i ogłosi doraźny zespół problemowy Rady do spraw monitoringu, realizacji itd. Obecny paragraf 4 będzie paragrafem 5, a paragraf 5 będzie paragrafem 6. Czy ze strony członków Rady jest zgoda na takie rozwiązanie? Jest. Dziękuję. W związku z tym rozumiem, że nie głosujemy tego, tylko przyjęliśmy tą uchwałę jednomyślnie. Dziękuję serdecznie. Teraz wracam do kwestii domeny, pożytek, czy może jeszcze inaczej. Może byśmy to odłożyli do spraw różnych. Jeszcze, przepraszam, mamy taki punkt, a teraz ciąg dalszy prac zespołów. Witold, czy ty jeszcze z któregoś swojego zespołu masz coś do... Nie, tak? Dobra, dziękuję. Paweł Dęberg. Tylko tyle, że zespół do spraw polityki na młodzieży nie spotykał się od czasu ostatniego posiedzenia Rady. Nie spotykał się. Dziękuję bardzo. Małgosia? Nie ma nic. Dobrze. Dziękuję. Wobec tego ten punkt byśmy... Proszę bardzo, Bogdan. Ja w imieniu małego doraźnego zespołu do spraw programu współpracy z ministerstwem. Po prostu spotkaliśmy się 2 razy i czekamy teraz już na taką, można powiedzieć, końcową propozycję programu od ministerstwa. Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Okay. Dziękuję bardzo. No dobrze, to w takim razie jeszcze byśmy przeszli do punktu sprawy różne. Tutaj pierwsza sprawa różna dotyczyłaby kwestii tej domeny pożytek.gov.pl. W tej sprawie chciał pan dyrektor zabrać głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem przekazać informację państwu, że z chwilą powołania przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego zwróci się do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o zachowanie tej domeny i przejęcie tej domeny jako adresu, pod którym będzie funkcjonowała strona czy portal przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. W jakim zakresie się to odbędzie, czy to adresu, czy szerzej, no to oczywiście będą kwestie uzgodnień dwóch ministrów. Natomiast oczywiście jesteśmy, myślę, że też Ministerstwo Rodziny jest zgodne co do tego, aby adres dobrze się wpisał dotychczasową praktykę także Rady Działalności Pożytku Publicznego, ale nie tylko, bo przecież tam pod tym adresem funkcjonuje cała baza dotycząca Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, szereg innych informacji, żeby ten adres, przynajmniej adres pozostał dalej funkcjonującym adresem, które kwestie związane z pożytkiem publicznym będą publikowane. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze. Pani dyrektor Wardenka, proszę. Tylko zdanie uzupełnienia, że do czasu, dopóki nie powstanie nowa strona, o której mówił pan dyrektor Kaczmarczyk, to po wpisaniu adresu www.pozytek.gov.pl będzie użytkownik przekierowany na stronę Departamentu Ekonomii Społecznej. Tam jeszcze te informacje są zachowane, także to nie zawiśnie w próżni i nie zostanie odesłany nie wiadomo gdzie. Dziękuję. Fantastycznie, dziękuję bardzo. Czyli, ale perspektywa jest taka, że z tej strony będzie mogła korzystać, że się tak wyrażę, ten zakres pożytek publiczny, Rada Działalności Pożytku Publicznego, że zachowamy tą domenę. To jest, dziękuję za wnioski i za informacje w tej sprawie, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne. Dobrze. Inne sprawy różne z państwa strony. Proszę pan Przemysław Jaśkiewicz, później pan Witold Zakrzewski. Chciałem tylko... Jeszcze się zgłaszał. Chciałem tylko przypomnieć, żeśmy na stronie na spotkaniu strony pozarządowej rozmawiali o tym też, żeby podziękować byłemu już współprzewodniczącemu Rady, panu Michałkiewiczowi. Tak, ja przepraszam, tylko w tej sprawie krótki komentarz. Pan minister Michałkiewicz, ale to państwo ze strony rządowej i samorządowej wiecie, bo skierował do was pismo, do mnie do wiadomości, ja informowałem stronę pozarządową dzisiaj. złożył rezygnację z dniem 28 października, ale oczywiście pozostaje członkiem Rady, w związku z tym mam nadzieję, że na następnym posiedzeniu będzie można mu odpowiednio, w stosowny sposób podziękować. Chwileczkę tylko po kolei, teraz był pan, chyba że w tej sprawie. Nie, dobrze, to pan Witold Zakrzewski, a później pan Drgała jeszcze, to najpierw Witold, proszę. Znaczy, ja w dwóch sprawach. W jednej sprawie informacji, która pojawiła się w przestrzeni publicznej dotyczącej Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zapewniano sektor pozarządowy, organizacje pozarządowe, że po wejściu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich nie zagraża nic i w 2018 ten fundusz będzie normalnie działał od początku roku. Tymczasem ostatnie informacje, jakie są przekazywane, to jest rzędu w połowie roku, w zależności od tego, w którym miejscu informacja jest przekazywana. Chciałbym uzyskać informację, jak wygląda sprawa Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i czy w roku 2018 w styczniu zacznie on funkcjonować normalnie, czyli do końca roku tego będą ogłoszone konkursy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. To jest pierwsza sprawa. I może odpowiedź, a później tego. Nie wiem, czy w tej sprawie pan Paweł Backiel, czy w innej? To znaczy, też właśnie w kwestii technicznej, bo znaczy dwa aspekty, bo tutaj na pewno sprawy organizacyjne będą porządkowane, ale to być może troszeczkę nawiązuje. I teraz, żeby pan dyrektor ewentualnie, jakie są zasoby techniczne też i osobowe tutaj pod kątem zwoływanych zespołów, czy gdzie i jakie są możliwości czasowe, to jest ta kwestia. Druga kwestia to czy jesteśmy w stanie jako Rada mieć jakiś harmonogram posiedzeń tutaj naszego ciała? Dobrze, niech pan skończy, ale ja myślałem, że będziemy w sprawach tak? tego FIO teraz. Tego FIO, tak? Nie, ale to niech pan dokończy. To podrozmawia dla pana dyrektora, czy jesteśmy w stanie ustalić sztywne terminy posiedzeń Rady Pożytku, tak jak to, dajmy na to, się odbywa w części komitetów monitorujących. I to wtedy też daje nam możliwość zaplanowania jakiejś działalności na przyszły rok i zespołów. Tak? To wiadomo, to by się wiązało wtedy, że przed każdym posiedzeniem plenarnym odbywałyby się posiedzenia zespołów. A ostatnia kwestia to jest taka, czy ewentualnie pani premier miałaby taką możliwość może na kolejnym posiedzeniu spotkania się chociaż krótkiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych, byłoby to dla nas ogromna nobilitacja, więc tyle. Okej, dziękuję bardzo. To teraz tak, panie dyrektorze, ja myślę, że, bo wiem, że są inne zgłoszenia, rozumiem, że w innych sprawach, tak, pan doktor, ale zostawmy na razie na te dwie rzeczy i może nie wiem, od czego pan sobie życzy zacznie, tu już kilka kwestii, proszę bardzo. Może zacznę od terminów posiedzeń, czyli organizacji pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego i zespołów roboczych. Rada będzie obsługiwana przez Wydział Dialogu Obywatelskiego w strukturze Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego. Wydział Dialogu Obywatelskiego w tym wydziale będzie zatrudnione 3 osoby. Oczywiście Wydział będzie się zajmował także innymi kwestiami, ale myślę, że ta obsługa kadrowa będzie trochę w większym wymiarze niż jednego etatu. Poza tym do dyspozycji Rady są także zespół prawno-legislacyjny, który będzie się składał z 3 prawników legislatorów w strukturze Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego. Po utworzeniu, po zorganizowaniu prac Narodowego Instytutu Wolności, którego strukturze będzie także dział zajmujący się badaniami i analizami, gdzie również tutaj będziemy współpracować z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, więc również Rada Działalności będzie mogła korzystać z tych zasobów, które będą znajdowały się w Narodowym Instytucie Wolności. Stąd też ta obsługa, jak sądzę, jak to tutaj pan przewodniczący nazwał w nowym rozdaniu, myślę, że Rada będzie mogła korzystać z większych zasobów, które będą przydzielone do jej obsługi. Jeśli chodzi o terminy posiedzeń, to myślę, że to jest kwestia do ustalenia pomiędzy współprzewodniczącymi Rady i sekretariatem Rady. Tutaj jesteśmy oczywiście jak najbardziej otwarci do tego, aby zorganizować tę pracę z wyprzedzeniem na najbliższy rok do końca kadencji Rady, czyli do początku października 2018 roku. Co do obecności Pani Premier na najbliższym posiedzeniu Rady, oczywiście nie mogę tutaj nic zagwarantować, natomiast zapisuję ten postulat, który padł na posiedzeniu dzisiejszym. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Przedstawialiśmy informacje w połowie roku o planowanych zmianach, priorytetach, przede wszystkim priorytetach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i one wiązały się z diagnozą, która była przeprowadzona w Departamencie, także z udziałem ekspertów, pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, opartą na debacie, która toczyła się w sektorze obywatelskim, także na danych wynikających z ewaluacji poprzedniej perspektywy finansowania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a ostatnio także do tej diagnozy doszedł raport Najwyższej Izby Kontroli. Chcielibyśmy, aby w nowym układzie priorytetów Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w mniejszym stopniu pełnił funkcję uzupełnienia systemu realizacji zadań publicznych. To jest oczywiste, fundusz z budżetem 60 milionów złotych i system realizacji zadań publicznych, w którym to systemie uczestniczą organizacje pozarządowe, to jest kilka miliardów złotych. Więc tutaj obecność funduszu jest, ma znaczenie marginalne. Natomiast żeby w większym stopniu odpowiadał tym celom, które zostały przed nim postawione, czyli wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Stąd też ta nasza propozycja zmiany priorytetów funduszu. Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności weszła w życie dopiero kilka dni temu i to teraz od tego momentu nowe instytucje, Komitet do Spraw Pożytku Publicznego i Narodowy Instytut Wolności stają się gospodarzem tego programu i będą mogły podejmować już formalne działania związane ze zmianami w tym zakresie. I pewnie za chwilę, jak tylko zostanie powołany przewodniczący komitetu i dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, zostanie zwołany komitet sterująco-monitorujący, gdzie propozycje dotyczące zmiany priorytetów zostaną przekazane, przedstawione i szczegółowo omówione. Te propozycje zresztą były tematem także obrad Zespołu Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, który zajmuje się m.in. tymi sprawami. I tam ta dyskusja przebiegała w takim kierunku, że nie było sprzeciwu, że tak powiem, w stosunku do tych propozycji były bardzo ciepło komentowane przez ekspertów pełnomocnika rządu. Stąd oczywiście przedstawimy te propozycje komitetowi sterująco-monitorującemu. Myślę, że w najbliższym czasie także Rada Działalności Pożytku Publicznego formalnie zajmie się dyskusją na ten temat i chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku na pewno z jakimś opóźnieniem, ale już ruszy w nowym układzie priorytetów. Wydaje się to trudne i wprowadzające pewien chaos, jeśli chcielibyśmy na początku 2018 roku uruchomić konkursy w tym kształcie priorytetów, a w połowie roku na przykład wprowadzić konkursy, czy dodać konkursy uzupełniające już z nowymi priorytetami. Ale oczywiście wszystkie propozycje w tym zakresie dotyczące tego, jak Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powinien, jak miałby funkcjonować w 2018 roku, będą przedmiotem prac Komitetu Sterująco-Monitorującego w najbliższym czasie. Uwzględniając niezbędny czas na konsultacje tych zmian, widzimy Uważam, że najpóźniejszym realnym terminem rozpoczęcia konkursów FIO w nowym układzie priorytetów to jest połowa przyszłego roku i można te konkursy tak zorganizować, aby budżet FIO, czyli 60 milionów złotych, był w całości wykorzystany w przyszłym roku. Dziękuję panu serdecznie. Teraz mam kilka chwil. Oczywiście pamiętam, że pan się zgłasza, tylko że jeszcze przed panem był pan Drygała, ale chciałem może inaczej zaproponować coś innego. Czy w sprawie FIO ktoś by chciał zabrać głos i wtedy... Dokładnie w tej sprawie. Pan Drygała i pan Choroś też, a pan doktor Zaremski w sprawie FIO czy w innej sprawie? Dobrze, to wobec tego teraz pan Drygała, a później pan Choroś. Bardzo dziękuję. Kolega Witold mnie ubiegł, więc już jakby częściowo odpowiedź uzyskałem, ale jako strona samorządowa jakby Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest dla nas bardzo ważnym narzędziem, dzięki funkcjonującemu dzięki rządowi. I faktycznie ja się mogę zgodzić z tym, że on uzupełnia jakby zadania publiczne i tu zawsze jestem na stanowisku, że powinien jednak realizować bardziej te zadania związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Zresztą mój samorząd jest tego świetnym przykładem, bo dzięki FIO cały powstał model współpracy. Tylko moje pytanie brzmi tak, realnie wiemy, że czerwiec to jest połowa roku. Ja się pytam, czy nie możemy tej zmiany przesunąć na kolejny rok, dlatego że wszyscy jak tutaj siedzimy, to wiemy o tym, że ogłoszenie konkursu, jego rozstrzygnięcie to jest realnie październik, więc, więc realizacja, znaczy nie wierzę w to po prostu, że 60 milionów wykorzystamy i tak naprawdę FIO to będzie okres realizacji 30 dni. Nie da się tego inaczej moim zdaniem zrobić. Stąd drugie pytanie, czy nie możemy tego przesunąć, bo strasznie gnamy z różnymi reformami i zmianami, a drugie, co z tymi 60 milionami, czy one czasem nie będą wykorzystane w inny sposób, wiadomo, że nie przejdą na kolejny rok budżetowy. Dziękuję. Dziękuję. Pan Piotr Frączak, proszę. Panie Przewodniczący, ja mam właściwie te same pytania, też pod rozwagę chciałbym w imieniu Unii Metropolii wziąć to, aby to FIO odbyło się na, o ile to jest możliwe proceduralnie, na starych zasadach, a te zmiany, o których mówi pan dyrektor, aby pan dyrektor spróbował je wdrożyć od następnego rozdania FIO, bo ja też uważam, że znając logikę budżetów administracji publicznej, to po prostu te pieniądze przepadną, znaczy pomniejszą dziurę budżetową i albo zostaną wykorzystane na jakieś inne cele, a myślę, że to jakby, z uwagi na tą reformę, którą w tej chwili Państwo wdrażają, no to będzie największy chaos i największe uderzenie w organizacje pozarządowe, szczególnie te małe, które korzystają chociażby z tego systemu regrantingu, który był w FIO. Dziękuję bardzo. W sprawie FIO jeszcze ktoś? Okej, dobrze, dziękuję i jeszcze raz oddam panu dyrektorowi głos po tych głosach, też z takim pytaniem, czy może jakaś jest kompromisowa też linia możliwa pomiędzy tymi dwoma skrajnymi liniami. Przyjmuję oczywiście Państwa głosy do rozwagi i te wszystkie głosy zostaną przedstawione na komitecie sterującym, monitorującym. Zostanie zwołany w najszybszym możliwym terminie, czyli wtedy, jak powiadam, kiedy zadzieją się nominacje przewodniczącego komitetu i dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, czyli jak personalnie będzie kto miał zwołać posiedzenie komitetu. Tak, komitetu sterującego. Dziękuję bardzo. Rozumiem też, że komitet sterujący, monitorujący jest tutaj jakby tą decydującą, przynajmniej tak mi się wydaje, w tej sprawie instancją, jako że on jest chyba sterujący, monitorujący, a nie tylko monitorujący. Dziękuję bardzo. Pan doktor Zaremski, cały czas dziękuję za ciebie. Jeżeli można, chciałbym po pierwsze, pewna propozycja, którą dzisiaj zresztą na Komisji Organizacji Pozarządowych na spotkaniu żeśmy wysunęli, mianowicie nowa jakość, nowe rozdanie, a więc propozycja jest taka, żeby wszystkie nasze posiedzenia były nagrywane, a zarówno przede wszystkim rady, ale również i zespołów. To jest pierwsza rzecz. I teraz kilka pytań. Jak długo będzie trwała nasza kadencja? Chodzi mi o nowo powołanych, tych dodatkowych członków Rady. To jest w tej chwili bardzo ważne, ponieważ myśmy zostali powołani w czerwcu 2016 roku. Czy ta kadencja kończy się za rok, czy tak jak tutaj powiedziano, za parę miesięcy? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie już bardzo przyziemne, a na końcu jeszcze szersze. Jak rozliczać delegacje, w jaki sposób, w oparciu o jakie zasady i powiedzmy w jakim terminie. Przy okazji prośba, żeby nowe otwarcie, nowe rozdanie, a więc tydzień na rozliczenie, żeby taką dżentelmeńską pan dyrektor przedstawił, prawda, słowo, że to nie będzie trwało miesiące, tak jak się działo w Ministerstwie Rodziny. A takie były sytuacje. I teraz pytanie szersze. Mnie koledzy, które reprezentuję, ja chcę Państwu przypomnieć, ja reprezentuję Towarzystwo Regionalne Kultury, to są te małe organizacje, bardzo popierają dobrą zmianę w oparciu o ten zapis, który zresztą ja zaproponowałem, o przyznawaniu grantów małych na działalność statutową. Kiedy będzie można liczyć na uruchomienie przez te małe towarzystwa? Nie chodzi o programy 100-tysięczne, tak jak mnie proponowali, prawda? Oczywiście odmawiałem. Chodzi o małe towarzystwa, czekają na granty 5, 10, maksymalnie 20 000 złotych. Dziękuję. Proszę bardzo. W tej sali wszystkie posiedzenia są nagrywane. To informacja też dla Państwa. Myślę, że na następne posiedzenie Rady Działalności, niezależnie od tego, czy ono się odbędzie w tej sali, czy w innej sali Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawimy Państwu całą procedurę związaną z funkcjonowaniem w tym budynku. To jest Centrum Zarządzania Państwem, w związku z tym obowiązują tutaj także też określone zasady i bezpieczeństwa. No właśnie. Ale to jakby zostawmy to już na następne posiedzenie Rady. Jeśli chodzi o formalne rozliczanie delegacji, na początku przyszłego tygodnia otrzymają Państwo maila z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie delegacji związanych z tym posiedzeniem. Ja też mam nadzieję, że to będzie najszybciej, jak to będzie tylko możliwe. Z tego co wiem, to sprawy w kancelarii tutaj się toczą dość szybko, jeśli chodzi o rozliczanie delegacji. No, nie powinno być. W każdym razie na pewno nie będzie zbędnej zwłoki w tej sprawie. I sprawa, którą Pan Doktor poruszył, granty na działalność statutową. Zespół ekspertów pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego zajmował się już też także propozycją, która dotyczy tego typu grantów finansowanych z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, czyli z tego mechanizmu dopłat do gier hazardowych. 4% z dopłat to jest budżet, zasila Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. I znowu, natychmiast jak zostanie powołany przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, ruszą dalsze prace w tym zakresie. Jest przygotowany projekt rozporządzenia przewodniczącego komitetu w sprawie procedury, w ramach której te granty będą przyznawane. Ten projekt tego rozporządzenia będzie tutaj uzgadniany najpierw w kancelarii, potem będzie przedmiotem uzgodnień z ministrami. Oczywiście będzie także przedmiotem jednego z 4 dużych procesów konsultacji, które planujemy od grudnia tego roku. Te 4 duże procesy konsultacji to są zmiany w FIO. To jest nowy fundusz grantów na działalność statutową. To jest projekt rozporządzenia wykonawczego do artykułu 80a ustawy o grach, czyli tego rozporządzenia, który będzie określał, w jakim trybie będą środki na działalność statutową przyznawane organizacjom obywatelskim. I wreszcie projekt programu rozwoju wolontariatu systematycznego i długotrwałego, czyli projekt programu Korpus Solidarności, który najbliższy poniedziałek będzie przedmiotem chyba już ostatniego posiedzenia zespołu ekspertów i jak sądzę po tym posiedzeniu i także po powołaniu przewodniczącego komitetu, po nominacji personalnej ten projekt programu ujrzy światło dzienne i od grudnia zapewne będzie konsultowany w całej Polsce. Myślę, że także w takiej formule, jak to się działo w przypadku projektu ustawy o Narodowym Centrum, gdzie organizowaliśmy konferencje informacyjne w całym kraju, we wszystkich województwach, tak samo chcemy ten proces przeprowadzić w przypadku tych czterech projektów. Realna szansa na uruchomienie tego systemu grantów to jest połowa przyszłego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś? Proszę bardzo. Ja chciałem się zwrócić w takiej szczególnej sprawie. Reprezentuję taką społeczność działającą w ramach ekonomii społecznej, Centrum Integracji Społecznej. Na dwóch tych plenarnych naszych posiedzeniach odzywałem się w tej sprawie, ale jakoś nie było odpowiedzi na ten temat. Mianowicie chodzi mi o taką rzecz. W Centrach Integracji Społecznej beneficjenci już od szeregu lat otrzymują takie same świadczenia integracyjne, pomimo że najniższe wynagrodzenie i inne tam świadczenia wzrosły. Ta dobra zmiana jakby ominęła tutaj beneficjentów CIS-u i powiem tak, no, bezrobocie spadło, ale ten obszar wykluczenia społecznego jeszcze istnieje. Nie ma ludzi do pracy, a w tym wykluczeniu społecznym jednak jest jeszcze spora grupa ludzi, których warto by było przywrócić na rynek pracy. My taką robotę robimy i ci ludzie jednak na ten rynek pracy powracają po tym długim bezrobociu. Tylko że jest problem w tej chwili taki, że moim zdaniem jest obok tego Centrum Integracji Społecznej funkcjonujące tak zwane prace interwencyjne, które jakby tutaj troszkę zamulają sprawę i beneficjenci, ci, którzy mogliby być, znaczy osoby, które mogłyby być beneficjentami Centrum Integracji Społecznej, idą sobie na prace interwencyjne i właściwie oni cały czas są na garnuszku państwa i to jest trochę taki moim zdaniem błąd tutaj w tym momencie, bo te prace interwencyjne były dobre w momencie, kiedy było duże bezrobocie. Obecnie uważam, że one po prostu wypaczają działania tych ludzi, którzy mogliby pracować na rynku pracy. Ale trzeba by było to świadczenie integracyjne dla tych beneficjentów CIS-ów podwyższyć, idąc za po prostu podwyżką najniższego wynagrodzenia. I wtedy jest większa szansa tych ludzi wziąć do nas i zacząć z nimi pracować, żeby oni naprawdę poprzestawiało im się w głowach, żeby oni wrócili na ten rynek pracy. Jest jeszcze jedna sprawa, której uważam, że nasza Rada mogłaby pomóc CIS-om. Mianowicie ja walczę z Ministerstwem Finansów w sprawie owatowania prac prowadzonych przez CIS-y, takich prac, staże pracownicze. One się nie kwalifikują w rozumieniu urzędów skarbowych do zwolnienia z VAT-u, a jest ustawa, która tam w paragrafie, pamiętam, 33 zwalnia z obowiązku płacenia VAT-u działania edukacji w przywracaniu na rynek pracy, w nabywaniu umiejętności fachowych itd. I no nie wiem, warto by było, żeby może na Radzie czy na zespole tutaj poproszę może pana Czarka Mierzyńskiego, żeby na tym zespole się może tą sprawą zająć i spróbować jakoś wystąpić może do Ministerstwa Finansów, aby interpretacje tych przepisów były skierowane na korzyść właśnie Centrum Integracji Społecznej. Bo tam jest ciężka praca naprawdę z tymi ludźmi i I to jest ciężki kawałek chleba i pracy, że tak powiem, żeby tych ludzi przywrócić na rynek pracy i warto by tutaj pomóc CIS-om. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałem ksiądz Stanisławie w tej samej sprawie o CIS-ach. Tak? Dobrze, to jeszcze udzielę głosu księdzu Słowikowi teraz w tej sprawie. Bardzo proszę. Ja bym właściwie chciał udzielić odpowiedzi panu na kwestię właśnie umocowania czy sytuacji prawnej CIS-ów. Otóż nad tą sprawą pochyla się dość poważnie Rada Zatrudnienia Socjalnego, w której mam przyjemność też uczestniczyć. I w ostatnim czasie, dokładnie 1,5 miesiąca temu, uzyskaliśmy, jak się to mówi, zielone światło czy przyzwolenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przygotowanie pewnej inicjatywy legislacyjnej w kierunku zmiany ustawy o zatrudnieniu socjalnym, bo to, co pan wspomina, właśnie wysokość zasiłku integracyjnego jest zapisana w ustawie i bez zmiany ustawowej nie bardzo mamy możliwość tego inaczej zmienić. Natomiast w tej chwili właśnie Rada zbiera różnego rodzaju pomysły czy potrzeby środowiska w tym zakresie, więc dlatego jeżeli są jakieś jeszcze inne potrzeby, czy ta, o której pan wspomina, bo akurat o wysokości zasiłku dyskutowaliśmy i na pewno to się znajdzie w proponowanej propozycji nowelizacji ustawy, natomiast jeżeli jeszcze coś, to proponuję albo kierować właśnie swoje uwagi do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, albo na przykład bezpośrednio do mnie mogę służyć za łącznika w tym zakresie. Natomiast druga kwestia poruszona przez pana, jeśli chodzi o wysokość, czy w ogóle o problem opodatkowania VAT-em, to wydaje mi się, że tu chyba następuje jakieś nieporozumienie, bo ja nadzoruję też funkcjonowanie CIS-u w strukturze Caritas Kieleckiej i powiem, że miałem dwukrotnie przynajmniej delikatny sygnał ze strony Urzędu Skarbowego, żebyśmy więcej sprzedawali usług opodatkowanych, bo przez 3 lata z rzędu urząd nam zwraca VAT. Więc CIS więcej konsumuje usług owatowanych niż sprzedaje. W związku z tym w świetle obecnych przepisów, powiadam, jesteśmy beneficjentem netto w zakresie czynnego podatnika podatku VAT. Więc coś chyba tam nie bardzo jest to rozliczane, bo oczywiście jeżeli prowadzimy szkolenia, tak jak pan powiedział, to my je w fakturze zwalniamy z VAT-u, bo one są zwolnione ustawowo. Więc tu chyba gdzie indziej trzeba szukać rozwiązań. Ja dziękuję, ale jeśli panowie pozwolicie, to w tej sprawie bym jednak sugerował, żeby nasz zespół do spraw społecznych się rzeczywiście zajął tą sprawą. Znaczy, Czarek, twój zespół mam na myśli, żeby popatrzeć na to, co my możemy jako Rada Działalności Pożytku Publicznego zrobić, wystąpić do kogo, ewentualnie o co i tak dalej, z jakimś konkretnym... Dobrze? Czy wtedy możemy coś zrobić faktycznie? No dziękuję. Tu ksiądz Stanisław wyjaśnił pewne sprawy, ale ja bym tam chciał jeszcze z księdzem porozmawiać na ten temat, bo bym doprecyzował jeszcze, o co chodzi dokładnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz tak, jeszcze mam zgłoszenie Małgosi. Proszę bardzo. To jak doszliśmy do prac zespołu, to ja mam takie bardzo proste, organizacyjne spotkanie. Jak byliśmy w departamencie, pisaliśmy maila do pani Ani. Pani Ania zwoływała zespół. Było wiadomo, że na stronie Rady, właściwie stronie ministerstwa, jest kalendarz Rady. Każdy mógł sobie podejrzeć, kiedy jest spotkanie jakiego zespołu. Więc jako szef jednego z zespołów chciałabym ustalić procedurę zwoływania w tej chwili zespołów, gdybyśmy chcieli pracować z zespołami stałymi. Oczywiście, jasne. Dziękuję bardzo. Dobrze, Witold, ja przepraszam, nie chcę wywoływać wilka z lasu, ale ty powiedziałeś, że masz 2 sprawy różne, jedna już wiemy, ale jeszcze nie wiem, czy jeszcze jest jakaś druga istotnie. Jeśli tak, to proszę. Tak, ja tylko zwrócę uwagę, że Rada opiniuje programy współpracy ministerstw. To nie ministerstwa jednego, tylko ministerstw. Obecnie w ustawie tak to jest zapisane, więc należałoby się zastanowić, czy Rada powinna sięgnąć po programy współpracy pozostałych ministerstw i dowiedzieć się, jak one wyglądają. Okej, dziękuję bardzo. Dobrze, rozumiem, że na tym różne... A, proszę bardzo. Jeszcze jedno techniczne pytanie do Pana Dyrektora. Jak wygląda sytuacja z nowymi wzorami, czy też starymi wzorami, które będą wydane tylko i wyłącznie technicznie przez nowy urząd? Bo według ustawy 12 miesięcy jest na wprowadzenie tych zmian. Zacznę od końca w takim razie. Nowe wzory... Myślę, że w 2018 roku rozpocznie się też dyskusja na ten temat szeroka, bo też nie chodzi nam o to, aby arbitralnie decyzją przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego prowadzić nowe wzory wniosków, umów, sprawozdań, tych, o których mowa jest w ustawie o działalności pożytku publicznego, to zrobić wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Natomiast kompetencyjna zmiana rozporządzeń wykonawczych zostanie dokonana w terminie ustawowym, czyli nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli nie później niż do 28 grudnia 2018 roku, jeśli ta zmiana kompetencyjna będzie mogła być dokonana łącznie ze zmianami wzorów, to tak się rzeczywiście stanie. Jeśli praca nad wzorami się przedłuży, to wprowadzimy najpierw zmianę kompetencyjną w tych rozporządzeniach, tak aby one nie straciły swojej ważności w przyszłym roku. Procedura organizacji prac zespołów. W poniedziałek lub później we wtorek wszyscy członkowie Rady otrzymają dane kontaktowe do pracownika Wydziału Dialogu Obywatelskiego Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, który będzie organizował pracę Rady jako całości i także zespołów roboczych. To, jak powiedziałem, to jest pani Anna Wocyńska, która zresztą pracowała wcześniej także w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pytanie jeszcze pana doktora Zaremskiego dotyczące kadencji. Kadencja Rady wygasa 7 października, nie ma pana doktora, 2018 roku. To kadencja Rady jako całości, wszystkich członków Rady. Chciałbym także już tak trochę na marginesie wskazać, nie rozpoczynając dyskusji na ten temat, bo być może będzie okazja do dyskusji na ten temat na najbliższych posiedzeniach Rady. Ale chciałbym wskazać na takie okoliczności, które wiążą się z wejściem w życie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności. Artykuł 34b ustęp 1 punkt 3 znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego mówi o tym, że komitet będzie opiniował, to będzie musiał opiniować projekty aktów prawnych dotyczących szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To jest zadanie komitetu, ale nie wyobrażam sobie realizacji tego zadania, przynajmniej komitet, jak sądzę, czy przewodniczący komitetu, którego organem opiniodawczo-doradczym jest Rada, będzie, jak sądzę, zaprosi Radę do aktywniejszego uczestnictwa w tym procesie. Chcielibyśmy, aby zarówno Rada jako całość na posiedzeniach plenarnych, czy też poszczególne zespoły wskazywały te punkty, te miejsca, te przepisy projektów ustaw, które wymagają głębszego przyjrzenia się z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i interesów organizacji obywatelskich. Tutaj komitet i Rada Działalności Pożytku Publicznego mogą rzeczywiście stać się w najbliższym czasie, w przyszłości, mogą stać się takim tandemem, który będzie w większym stopniu lepiej czuwał nad interesami organizacji obywatelskich w polskim prawodawstwie. Mówię o tym, ponieważ no, też taka jest intencja, taka też była intencja tych zmian i myślę, że za chwilę w sposób bardziej sformalizowany, czy też bardziej oczywisty, nowo powołany przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego także będzie o tym mówił. Chciałem też wskazać na przepis artykułu 34b ust. 1 punkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu obowiązującym od 28 października, który mówi o monitorowaniu programu współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi administracji rządowej, czyli wszystkich ministerstw. Myślę, to jest zadanie Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, ale myślę, że to zadanie również, bo też odnosząc się do tego, o czym mówił pan Witold Zakrzewski, to zadanie mogłoby być i powinno być wykonywane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego. Artykuł 34c ustawy o działalności, ustęp 2 mówi o tym, że przewodniczący może powoływać zespoły robocze, określając ich skład i zadanie, harmonogram prac. Intencją tych zmian, które w tej chwili wprowadzamy, jest to, aby zespoły robocze pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, które pracują już w tej chwili w różnych obszarach, przypomnę, Korpus Solidarności, prace się kończą, ale pracuje zespół zajmujący się programem dla uniwersytetów ludowych, pracują zespoły, które zajmują się sprawami programów finansowych czy programów grantowych, barier legislacyjnych, zespół do spraw systemu zlecania zadań publicznych. Dzisiaj, za chwilę, właśnie już trwa posiedzenie grupy roboczej zajmującej się Radą Dialogu Obywatelskiego, pomysłem na Radę Dialogu Obywatelskiego. Więc te zespoły robocze w naszej intencji miałyby stać się w najbliższej przyszłości formalnie zespołami roboczymi przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, tak aby prace programowe w tym zakresie miały jak najbardziej partycypacyjny charakter. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze. Jeszcze pan Witold Zakrzewski, proszę bardzo. Pewna uwaga i pytanie. W związku z tym, że pan dyrektor przejmuje obowiązki sekretarza Rady, czy mamy rozumieć, że pan przestaje być członkiem Rady w tym momencie, według tego schematu, który dotychczas był? Na razie nic mi o tym nie wiadomo, że przestaje być członkiem Rady. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja też nic o tym nie słyszałem. Teraz... Dobrze, dziękuję państwu serdecznie. Ostatni punkt to jest tradycyjnie, ale dzisiaj to będzie wyglądało trochę inaczej. To tradycyjnie jest dyskusja czy ustalenie kolejnego terminu posiedzenia. To tak po pierwsze przyjmijmy do wiadomości, że będziemy się starali na następnym posiedzeniu opracować jakiś długoterminowy harmonogram posiedzeń. Jeżeli chodzi o następne posiedzenie, to jego termin jest obecnie dynamiczny. Ja bym państwa uprzejmie prosił o zarezerwowanie w miarę możliwości terminów pomiędzy 11 grudnia a świętami Bożego Narodzenia. Bez wdawania się w szczegóły, o jakie dni może chodzić, ale będzie też oczywiście prośba o możliwie szybkie uzgodnienie, czy ja też się będę do tego przyczyniał, konkretnego terminu, tym bardziej, że jak rozumiem tam przewodniczący, organ, któremu doradzamy, powinien być obecny. Pan dyrektor, proszę. Jedno czy dwa zdania na ten temat. Po pierwsze, w związku z rezygnacją pana ministra Krzysztofa Michałkiewicza czeka nas też, mówię o stronie rządowej i samorządowej, drugiego współprzewodniczącego Rady. I też chcielibyśmy, aby Rada na swoim pierwszym posiedzeniu po powołaniu przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego mogła spotkać się z przewodniczącym Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, który będzie ministrem członkiem Rady Ministrów. Stąd też to na razie też szerokie spektrum terminów, w którym mogłaby się odbyć na następne posiedzenie. Raczej nie sądzę, że to będzie któryś z wtorków, czyli 12 czy 19 grudnia, ponieważ wtedy odbywają się z reguły posiedzenia Rady Ministrów, a także innych komitetów około Rady Ministrów. Nie sądzę, żeby wtedy posiedzenie Rady było możliwe. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję wszystkim państwu za udział, za obecność. Dziękuję państwu z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego. Dziękuję panie dyrektorze. Życzę miłej podróży do domu, dokąd państwo się udajecie. I do zobaczenia w następnym razem. natomiast myśmy